Hej, witajcie na kanale Spalmy To, gdzie rozgrywamy kolejną przygodę w machinach Lantanu. Ale zanim przejdziemy do owej przygody i zobaczymy, co teraz czeka naszą drużynę, mamy kilka ogłoszeń, ponieważ Spalmy To się rozwija, rozrasta, sięga po nowe technologie, nowe możliwości. Wchodzimy w XXI wiek, czas najwyższy. Wchodzimy w XX wiek już nawet. XX wiek już przekroczyliśmy, ale teraz wreszcie, bo jesteśmy gotowi na XXI. Janku, jak nasi widzowie mogą odkryć, jak Spalmy To stawia odważne pierwsze kroki w nowych technologiach? Moi drodzy, od czasu do czasu Spalmy To będzie przejmować coraz większe, coraz szersze połacie TikToka. Będą tam tańczące wideo z Pawłem, będą tam shorty z machin Lantanu, będzie tam moja goła klata i generalnie dużo fajnych rzeczy. Dzisiaj na przykład poleciał memiczna wersja kłótni Joru i Dragomira z drugiego odcinka, gdzie widzimy całą sytuację przedstawioną w formie fragmentu z serialu HBO Ślepnąc od świateł, gdzie Jan Frycz gra Dragomira. Bardzo dobre to jest, dużo lajków proszę, bo teraz są dwa. No. Być może w momencie, kiedy już to widzicie, to ten TikTok już jest pełen, już tam miejsce nie ma, już tak. Dzwonią do nas i mówią: sorry, ale tu więcej nie mamy przestrzeni. Discovery. Nie mamy już więcej lajków. Już koniec, nie mamy już nie da więcej. Lajki wyczerpaliście. W ogóle może widzicie to właśnie na TikToku, może oglądacie nas na TikToku akurat, bo już tak poszliśmy daleko z tą technologią. Tak. Teraz zrobimy shorty ze wszystkiego, nawet z tego wstępu. Wszystkie sesje będą w shortach tylko, będą tak opublikowane we fragmentach, więc to będzie dużo odcinków, ale będą krótkie niestety, więc tak, to prawda. No, ale dzięki komu się tak rozrastamy? Kto jest paliwem? No dzięki Jankowi, no przecież, no dobrze, Janek, no dzięki. Dzięki tobie, tak. Kto jest paliwem, a może nie jest paliwem, ale dostarcza paliwa, bo nie palimy kogoś, żeby było paliwem. Nieważne, generalnie mamy Patronite i tam dzięki waszemu wsparciu rośniemy w siłę, rośniemy w moc, rozwijamy się. Ostatnio powiem tak, pojawił się pewien boom na jednym z wyższych progów i są to NPC. W chwili tego nagrania jest już naprawdę dużo, już śmiejemy się nad wozem z NPC-ów, ale to są naprawdę fajni NPC. Więc przyznam się, jak robiliśmy mgły Ravenloftu, szczególnie, że Barovia była bardzo hermetycznym miejscem, to NPC, których dostawaliśmy, byli ciężcy dla mnie do wplecenia w tą historię, która była bardzo zamknięta i nie bardzo miała miejsce na różnorodne postacie. Teraz jest zupełnie inaczej i na razie tych NPC-ów, których dostałem, naprawdę fajnie działają, wkrótce zaczną się pojawiać, znajduję dla nich miejsce. Być może, jeżeli nie oglądaliście, zobaczcie tutorial Pawła do tego, jak tych NPC-ów dobrze stworzyć, bo tych, których dostałem do tej pory, z waszą pomocą jestem w stanie wplatać i będą się pojawiać i będą stanowili fajną, integralną część historii. Mam nadzieję, że wam się spodobają i nie będziecie mieli wrażenia, jak wiemy, przepraszamy, zdarzyło się w mgłach, kiedy nagle pojawiała się postać, która kompletnie tu nie pasowała, no ale niestety setting nie pozwalał nam na wiele tutaj manewrów, więc bardzo jeszcze raz wszystkim wspierającym nam, w tym również, którzy spali nas wyższym progiem i stworzyli swoich NPC-ów, bardzo dziękujemy. Tak, ja jeszcze dodam, że zastamy się, żeby tak dzięki Jankowi, jak grzyb pasoży Dianek jest i The Last of Us, HBO, odezwijcie się, żeby być na topie. O, zrobimy sesję, będziemy wszyscy grać grzyby. Tak, to one shot grzybami. Tak? Brać grzyby. Tak. Będziemy brać grzyby i grać grzyby, tak. Tak, tak, grzyby pasożyty, rozrośniemy się jeszcze bardziej. Jest ta klasa druid grzybowy, będą wszyscy grali druidami grzybowymi. Nie, taki specjalny one shot, wszyscy chodzą. Znowu. Oskar co jakiś czas wraca do swojego pomysłu na druida grzybowego. Ja się domagam, żeby był jakiś one-shot, w którym Oskar będzie graczem i idzie grać tym grzybowym druidem, żeby wreszcie to z siebie wszystko wydał. I wreszcie spełnił swoje marzenie. To jest najbardziej specyficzne grzybowo. Power fantasy, jakie tak, znam. Tak, absolutnie szczerze, ten druid jest strasznie chujowy. No cóż. Dobra, słuchajcie, jest też wersja podcastowa, a wszystkie linki do rzeczy, które są ważne, są w opisie. Wiem, że już pewnie czekacie, więc może zacznijmy, co? Zaczynamy? No. Zaczynamy? Jedziemy? Zaczynamy! Ale powiem wam jeszcze taką historię. No. Szedłem raz na spacer i wtedy zobaczyłem takiego małego ptaszka, który przykuznął przy drzewie.
I tak patrzyłem. I chmury płynęły po niebie. Dobra, nie mam nic więcej do dodania. Dobra, więc no. Zaczynamy kolejny odcinek Machin Lantanu. Podróżowaliście szlakiem Tribor, zmierzając do miasta, w którym Dragomir ma dość lukratywną robotę, aczkolwiek wykonanie jej może okazać się znacznie trudniejsze, niż mogłoby się to na początku wydawać. Słyszeliście plotki od podróżnych, których mijaliście na szlaku Tribor, mniej więcej o sytuacji w mieście, choć nie byliście gotowi, nawet po tych historiach, na to, co was czeka. Po dość męczącej podróży docieracie wreszcie do Tribor. Nie jest to duża miejscowość. Właściwie był to niewielki punkt handlowy, który rozrósł się do rozmiarów niewielkiego miasteczka. Znany głównie ze handlu i będącym właściwie postojem dla karawan niż prawdziwą jakąś placówką handlową. Teraz jednak wygląda jak rynek w Waterdeep czy jakimś innym ogromnym mieście. Już kiedy docieracie do miasta szlakiem Tribor, zauważacie całe tłumy chodzące po ulicach. Słyszycie odgłosy z pobliskich być może karczm czy innych przybytków, które sugerują wam, że tam również jest pełno. A dopiero minęło południe. Długa droga ze szlaku Tribor, w którą wchodzicie do miasta, prowadzi was koło dosyć dużego cmentarza po waszej prawej stronie. Następnie kierujecie się między domami, idąc w stronę głównego rynku i dużej kamiennej wieży stojącej na środku samego miasta. W przeciwieństwie jednak do magicznej wieży, którą widzieliście jakiś czas temu, to wygląda jak prosty militarny obiekt. Domyślacie się, że może służyć za jakiegoś rodzaju koszary lub tego typu przybytek. Jak wspomniałem, już od skrajów miasta widzicie tłumy, ale kiedy zbliżacie się do centrum, zaczyna być całkiem spory problem, żeby w ogóle przejść przez tą ulicę i przez ten rynek. Kiedy wchodzimy do miasta, to ja... Widzicie, że Chili idzie nieco bardziej z przodu i trochę przyspiesza, kiedy zbliżamy się już bezpośrednio do miasta i właściwie widzicie, że czuje się tutaj jakby bardziej w domu niż na szlaku. I właściwie tak pokazuje wam, kiedy już wchodzimy, pokazuje wam tak ręką i mówi: tadam! Ładnie, co? Miasto, które nigdy nie śpi. Brama północy, czy coś tam. Nie znajdziecie w okolicy większego zbioru szumowin i łajdaków. Musimy uważać. Jesteś stąd? Skąd ja nie jestem, Drago? I tak zatrzymuję się i jakby zastanawiam przez chwilę, obracam do was o 180 stopni i mówię tak: słuchajcie, myślę, że powinniśmy unikać tematu tej małej przygody, która spotkała nas po drodze. Wiecie, nie wiadomo, kto się tutaj kręci i generalnie posiadanie niebezpiecznego, potencjalnie przeklętego artefaktu w torbie jednej z osób w okolicy, i tak zerkam na Joru,
może wzbudzić zainteresowanie osób, których wzbudzić zainteresowanie nie chcemy? Ja popieram. Nie mam powodu, żeby o tym komukolwiek mówić. Nie wiem, jakby miała wyglądać taka sytuacja, żebyśmy o tym rozmawiali. Nie wiem, możemy o tym zapowiadać, jaka niesamowita przygoda nas spotkała po drodze. W każdym razie lepiej może unikajmy tematu. Ja nic nie mówię, tylko zakładam kaptur, rozglądając się po tych tłumach i tyle. To kiedy będziemy szli dalej, to chcę w jakimś momencie podejść do Wiktora i zagadać do niego tak trochę na osobności od reszty. No nie masz z tym problemu, jest tutaj duży tłum. W ogóle doszliście do rynku, jesteście w pobliżu tej wieży, o której wspomniałem. Więc będę chciał zapytać was w ogóle, gdzie stąd pójdziecie dalej, jakie macie plany, ale na chwilę powiedzmy, że idąc gdzieś w tym tłumie, nie, bez większego problemu jesteś w stanie zbliżyć się do Wiktora na tyle, że gwara tutaj, która się znajduje, no zagłusza waszą rozmowę, więc bez problemu możesz z nim porozmawiać. Przede wszystkim, skoro idziemy przez miasto i jakby nikt inny chyba go nie zna zbyt dobrze, to staram się nas kierować mniej więcej w kierunku tawerny, gadający troll. Czyli w momencie, w którym docieracie do centrum, jeżeli idziecie dalej za Chili, to przecinacie centrum i idziecie dalej, tak jak szedł szlak Tribor. Jakbyście chcieli przeciąć nim miasto i wyjść z drugiej strony. Ja idę obok Wiktora, zerkam na niego tak przez chwilę, widzisz, że jakby zastanawiam się, co ci powiedzieć, czy powinnam ci domówić. I mówię tak: Wiktor, ty byłeś tu kiedyś? Byłeś tu w okolicy? Znasz to miejsce? Nie szczególnie. Słuchaj, parę lat temu, nie wiem, tak z 10 lat temu, był tu atak grupy gigantów. Ognistych gigantów. Zajęli miasto generalnie, spalili kilka rzeczy, w tym jedną całkiem spoko karczmę. Zajęli miasto na, nie wiem, może jeden dzień, zanim konnica ich wypłoszyła, ale... I tak zerkam na ciebie i widzisz błysk w moim oku i mówię: zgadnij, co robili, kiedy tu byli. Nie zgadniesz, więc ci powiem. Zaczęli kopać. W środku miasta po prostu zaczęli kopać. Kiedy to mówisz, chcę tylko powiedzieć, że na rynku wszyscy, cała wasza czwórka zauważacie, że bardzo dużo straganów sprzedaje sprzęt do kopania. Widzicie najlepsze łopaty, wyroby, jakieś kilofy, nowe technologie z lantanu. Wykopiesz tak szybko jak 10 ludzi. Cała masa miejsc, które ewidentnie jest tutaj dominują. Choć oczywiście jest to rynek, więc pewnie możecie kupić całą masę innych rzeczy. To świnie dominujący jest tutaj asortyment służący do wszelkiego rodzaju kopania i zabezpieczania wykopalisk. Więc zerkam na Wiktora z pewnym zaniepokojeniem, takim drobnym, i mówię: wiesz, co mi chodzi. Giganty jakiś czas temu wpadły tutaj do miasta i zaczęły kopać, a teraz podobno mamy tu znaleźć artefakt gigantów. Nie wiem, to wydaje się mało przypadkowe. No skąd o tym wiesz, o tym ataku gigantów? No to wszyscy o tym wiedzą, to był duży atak gigantów. Bywam tu i tam, znam tu trochę osób też. No dobra, a wiesz coś o tym więcej? Czego szukali? Nie, nikt nie wie, czego szukali, ale też nie byłam tu chyba ze 3 lata, więc może coś nowego się okazało w tej kwestii. No. Wpadły giganty, zaczęły kopać, konnica ich wypłoszyła i potem wszyscy przestali się interesować. No, widzisz te sprzęty do kopania tutaj wszędzie dookoła? Mhm. Myślisz, że z czego szukają? Może artefaktu do zabijania smoków? No to co? Giganty szukały artefaktu do zabijania smoków? Jakaś historia tutaj związana z tym miejscem? Nie wiem, ale wiem, kogo zapytać. Znowu waszą rozmowę przerywa oddział straży, która szybko przebiega koło was, przeciskając się przez tłum, ignoruje was, jakby nie chodzi o was, ale ewidentnie gdzieś przy szybkim tempem zmierzają. Słyszymy coś? Jakiś, nie wiem, popłoch czy coś takiego? Co mogło zwrócić uwagę?
Możesz rzucić na percepcję, jak chcesz się dowiedzieć. Rzucam naturalną jedynkę. Jest tutaj tłum, jest tutaj gęsto, wszyscy gadają o różnych pierdołach. Czyli nie zauważyła tych strażników w ogóle. Nie, strażników nie zauważasz, ale nie masz żadnego pojęcia. Mogą biec gdziekolwiek, z jakiegokolwiek powodu. Dobra, czyli chodźmy do tej osoby, która może coś wiedzieć. To ja pytam, co robi w tym czasie Joru i Dragomir idący troszeczkę z tyłu. Widzicie Chili i Wiktora idących z przodu. Nie słyszycie oczy, bo nie mówią, jest tu za głośno. Widzicie wszędzie tłumy dookoła, przeciskacie się właściwie przez nich. Ale co robicie? Dragomir byłby zainteresowany tymi straganami z technologią, żeby przyjrzeć się, co to jest tam, jakie są sprzęty, czy są dla niego w jakiś sposób interesujące. I zakupić jakiś drobny sprzęt do, szczególnie z Lantanu, jeżeli jest, bo wspomniałeś, że są sprzęty, technologie nowe z Lantanu. Tak. Więc jeżeli jest cokolwiek, nie wiem, pneumatycznego, czy cokolwiek, co wychodzi ponad zwykłą łopatę, to byłbym zainteresowany zakupieniem. Chcesz, byś rzucił na technologię, podchodząc do jednego z takich straganów, to ci powiem, co jest w stanie rozpoznać i ocenić tutaj Dragomir. 27. To naturalna 20. Nie wiesz, czy jest to technologia z Lantanu, ponieważ nie miałeś nigdy do niej dostępu, ale jeśli tak, to bieda trochę, bo generalnie to są rzeczy wzmacniane technologicznie. Widzisz na przykład coś, co prawdopodobnie jest nie w pełni skompletowaną pompą, którą mógłbyś zainstalować na przykład w kopalni, żeby wodę, wiesz, odpompowywać z niższych terenów. Zauważasz, jak sprzedawca o tym mówi, chyba nie do końca wiedząc, co właściwie ma. Obok widzisz maszynę jakąś parową, która jest w stanie ewidentnie przesuwać duże ilości piachu czy czegoś takiego. Coś jak koparka, powiedzmy, aczkolwiek nie ma wystarczającej konstrukcji do kopania. Raczej służyłaby do tego, żeby przenosić już wcześniej wykopany piach gdzieś dalej. Jeśli chodzi o mniejsze rzeczy, to tak naprawdę poza łopatami, które faktycznie wyglądają, jakby były zrobione jakąś lepszą techniką hartowania stali, z którą się nie spotkałeś, to raczej z mniejszych obiektów nic technologicznego tutaj nie zobaczysz, jeżeli mówimy o sprzęcie do kopania. To odchodzę. Zawiedziony. Masz wrażenie, że sprzedawca, który opisuje te rzeczy, zna się na nich gorzej niż ty, kiedy to obserwowałeś. Okej, to Joru? Joru w tym czasie też się przygląda tym straganom. Nie wiem, czy może coś zauważyć, czy nie, bo jest zainteresowany technologią, ale nie ma za bardzo pojęcia, co i jak, do czego to służy, ale ciekawi go ogólnie, jak to wygląda i chce się przyjrzeć temu, bo to są pierwsze spotkania jego z tymi rzeczami. Okej, to rzuć na technologię. 11. Widzisz urządzenia, które dymią, obracają się w nich jakieś tryby, niektóre wydają dziwne odgłosy, skrzeczą, ale nie masz żadnego pojęcia, do czego one służą. Łopaty poznajesz, wyglądają ładnie. Joru, chciałbym w sumie spytać Dragomira o trochę o te rzeczy, ale nie wytrzyma ochotę w tym momencie, więc na razie tylko patrzę na to wszystko i kieruję się w stronę tawerny. Zaraz się, nie kierujesz się, bo Dragomir to zauważa i pyta. Co tam, Joru, szukasz czegoś? Nie, no tak się przyglądam, co to za cuda są. Straszny szmelc. Prawdopodobnie jest rozebrane jakieś, nie wiem, fabryki czy czego. Rozmontowane, nic, ledwo działa. Większość tego to łopaty. I pokazuję mu te swoje wcześniejsze dostrzeżenia. No to łopaty w tym akurat dojrzałem. Wszystko co poza, to już jest trochę za dużo. Nie wiem, może jak będziemy mieli więcej czasu, to się tym zainteresuje mocniej, ale możemy iść do tej tawerny. Jeśli tak wygląda technologia z Lantanu, to ja wracam do siebie. Dobra. I wracamy. Ruszacie dalej za Chili i za Wiktorem. Idąc drogą na północ, przechodzicie przez to, przeciskacie się właściwie przez ten rynek. Mijacie po drodze pole, które jest ewidentnie zastawione karawanami. Widzicie po waszej lewej, mijając tą wieżę koło rynku, jest tutaj masa wozów, ledwo się mieszczą.
idziecie dalej i po prawej stronie widzicie kolejne takie same pole. Nie ma tam centymetra przestrzeni, żeby ktoś nie zajmował go pod swoją karawanę. Mijacie również zakład, nad którym widzicie szyld, który mówi, że jest to wóz i moneta. Widzicie z tyłu zagrody, gdzie pasą się konie. Ale Chili prowadzi was dalej. Więc wychodzicie kawałeczek poza tę główną część miasta. I przed wami staje piękny budynek. To znaczy, piękny to może on był kiedyś. W tym momencie wygląda jak ciemna, śmierdząca, co jesteście w stanie stwierdzić nawet z pewnej odległości, kiedy się nie zbliżacie. Niskostropowa, z peluna, w której ewidentnie część dachu się zapadła i chyba musiało być to już jakiś czas temu, patrząc z zewnątrz. Najwidoczniej nikomu nie spieszyło się, żeby ją naprawić. Przed nią jednak kręci się cały czas spory tłumek. Być może tłumy w Tribor powodują, że nawet takie miejsce może być przepełnione, jeżeli ktoś chce się gdzieś napić. Przed samą tawerną zauważacie, stoi niewielki wóz. W tym momencie nie stoi, nie jest on w żaden sposób, nie widzicie żadnego zwierzęcia, które miałoby ten wóz ciągnąć. Jest on lekko przykrzywiony, a na nim jest ogromna beczułka. Taki, powiedzmy, jest to beczkowóz. Przed nim stoi krasnolud, ubrany w ładne, kolorowe ciuchy, z czapeczką lekko podkręconą do góry. I widzicie, jak właśnie częstuje przechodzącego koło człowieka malutkim kielonkiem czegoś. Tamten podpija, odkłada, widzicie, jak chwilę rozmawiają, człowiek odchodzi, krasnolud wydaje się nie być zadowolony z jakiegoś powodu. Kiedy ja to widzę, to natychmiast tak obracam się od Wiktora i obracam się w kierunku Joru i Drago, którzy idą blisko siebie jakoś, czy coś? Mhm. Więc ja tak cofam, robię kilka kroków w waszą stronę, tak wchodzę między was i tak łapię was po bokach za ręce i mówię, słuchajcie, to jest okazja. No, ten ziomek sprzedaje bardzo tanio, bardzo dobre rzeczy. Jakby, jeżeli chodzi o kupowanie alkoholu, ja się znam i prawie na pewno nie są szkodliwe. I daje darmowy poczęstunek, więc no i tak pcham was troszkę do przodu i macham do niego, mówię. I mówię po krasnoludzku w takim razie. Mhm. Kogo moje oczy piękne widzą? Kogo piękne coś tam? I tak idę w jego kierunku z rozpostartymi ramionami. Widzisz, no, on też odpowiada w języku, którego nie rozumiecie, otwiera ręce i mówi, znowu u mnie Chili to rozumie. Boż kogoż tu moje piękne oczęta widzą? Pani Chili! Tak, się nie widzieli. Widzicie, jak się przytulają. Tak. Mam tu, i tak pokazuję na was, pokazuję na resztę i mówię dalej po krasnoludzku, mam tu wspaniałych przyjaciół, którzy na pewno staną się twoimi stałymi klientami. Mam nadzieję, że masz coś specjalnego dzisiaj. Och, czego ja tu nie mam? Odwraca się i zmienia na wspólne. Patrzy na wiesz. Mościum, panowie, wyglądacie na swoje chłopy. Dajcie, panie, nie, tak najmocniejsze, co macie. A mam na leweczkę. Ja trzymam się z tyłu. Na leweczkę dziadunia mojej świętej pamięci. Tak sobie z nią jeżdżę. Taniuśko. Dwie naleweczki w cenie jednej butelki wina. Ja do Drago mówię, Drago, poproszę, ja nie wiem, czy proszenie o najmocniejszą rzecz krasnoluda to jest dobry pomysł, ale próbuj. Jak chcecie, to nawet łyczka dam tutaj na spróbowanko. No poproszę. Nie, widzisz, jak on podchodzi do kielonka, nalewa z beczułeczki, daje ci taki kubełek. Mhm. Ja czy muszę rzucać na kondycję, czy coś? Nie wiem, czy chcesz to wypić od razu. Tak, chcę od razu. Pociągasz? Pięka. Nie musisz rzucać na kondycję, ale... mocne, skrzywia gębę i takie, wiesz, daje kopa, konkretna nalewka. Świetne. Będzie wszystko dobrze! Tego potrzebowałem, I dzień życia mniej. A wy, panowie, się nie napijecie? Nie, podziękuję. Ja stoję z na tyłu, pewno jest pyszne. Stoję z tyłu, staram się być Wiecie, że trzeźwość to poważna przypadłość.
Tak. Dla mnie tak. Ale uleczalna! No to tak pokazuje. A swój chłop wie, co gada. Jedna naleweczka dziadunia świętej pamięci i sprawa załatwiona. Wszystkie troski odejdą. Ja w takim razie jakby natychmiast przebieram między tymi butelkami, wybieram sobie jakąś taką ładną, nie wiem ile one kosztują właściwie, ale pewnie może mnie stać nawet, więc... A w panienka w jakiej sprawie do miasta przybyła? Mamy tam różne jakieś takie interesy. Listy potrzebuję wysłać. Listy? To długa historia. A co tak, dużo ludzi strasznie ostatnio tutaj. Tłoczno, ale jak mój świętej pamięci dziadunio zawsze mawiał, pieniądz nie śmierdzi. Stary jest w środku? Jest, ale zarobiony mocno. Ale wiesz co, kupili ode mnie co mieli, już dużo nawet nie mam, będę musiał wrócić do domku i dorobić naleweczki, bo schodzi jak woda. Znajdziesz coś dla mnie jeszcze? Idek. No, ja nie znajdę. Buteleczkę? Dziadunio zawsze mawiał, że trzeba o przyjaciół dobrze dbać, to i oni zadbają o ciebie. I widzisz, jak przegląda. Jakiś tam mówi. Mówi, tak pokazuje. A proszę, z dobroci serca. I daje, i wręcza ci po prostu. O, ja go tak biorę to i przytulam go tak, jak przytulam go, to z tyłu jeszcze już łyka biorę. Na widzisz, on się uśmiecha, ty. Tylko tam wiesz, jak panienka jeździ. A jak ojciec panienki? Jak dobry kapitan? Zdrowy? Jak ostatnio go widziałem, to zdrowy, ale no... Nie widzieliśmy się ostatnio od dłuższego czasu, właśnie potrzebuję się jakoś skontaktować, ale mam nadzieję, że wszystko w porządku. Musiałem się trochę oddzielić na jakiś czas. Oj, będzie dobrze tu wszystko, na pewno, ale rodzina ważna. Jaru też jak słyszy słowo kapitan, tylko tak podnosi wzrok, patrzy na Chili, ale nic nie dodaje. Tylko słucha dalej. No nic to mocium, panowie. Ci pani. Oczywiście. Jak się przeciśniecie, to i wejdziecie. Ale lepszego napitku to tam nie znajdziecie. Ale jak pogadać trzeba, to może nawet o tej porze kawałek stolika znajdziecie. Widzimy się w okolicy w takim razie. I tak do niego podnoszę tą butelkę. Ja mam pytanie. Czy ja kupiłem od niego butelkę, czy nie? Nie, on Chili wręczył jedną za darmo. Mogę kupić? To pewnie, tak, że tak. Tak, Dragomir chce koniecznie kupić, spodobało mu się. On tak zadowolony, tak patrzy. Dla panienki, przyjaciół. Ach, jedna sztuka srebra. Wręcza ci butelkę. Wręczam mu też monetę i chowam za pazuchę, tak zadowolony. Na zdrowie. Dziękuję, mości panie. No więc widzicie, jak Chili, tak, przodem wchodzisz do Speluny. Co robi reszta? No to ja za nią. Przyjdzie? Jeszcze jak wchodzimy, to Joru zatrzymuje na chwilę Chili, tak staje koło niej i pyta tylko, twój ojciec jest kapitanem? Czym się zajmuje? Mówiłem na niego kapitan, ale nie jest ale kapitanem. Ale pływa na statkach? Nie, ma karawanę. Niesamowitą karawanę samotnych serc kapitana Papryki. Kapitan Papryka to mój tata. Ja jestem Chili. Okay. Mój brat to Jalapeno, moja siostra to Piri Piri, druga siostra to Carolina Reaper, więc... rozumiesz. Ojciec lubi paprykę po prostu. Taki kapitan. Tak na niego mówią. Okej, dobra. Nie, to super. I Joru idzie dalej, wchodzi do... Skąd zainteresowanie? Lubisz stopnie wojskowe? Wiem, że masz znajomych. Ludzi w wojsku, czy coś. Lord. No to nie, to jest... Coś tam... A to nie, on nie jest wojskowym. On jest lordem, zna ludzi. Przez to zna ale wojskowych. Ale Kartus jest wojskowym. No tak, ale Kartusa znam tyle, ile przez Fotię. Galo go zna, więc ja wiem o nim rzeczy po prostu. To nie jest tak, że... No każdy słyszał. Bo on się umie obracać i czasami na tym źle wychodzimy, ale tak to... Ja słyszałem od ciebie, jak dokładnie nie znam człowieka. Myślałem, że go znasz. A nie, no to... Nie, mówiłaś Galo. Jak będziemy kiedyś w Neverwinter, to cię z nim poznam. Bardzo ciekawy człowiek. Można miejscówkę załatwić, albo do mnie pójdziemy. Zobaczymy, jak to będzie, jak będziemy dalej. Jeśli będziemy dalej gdzieś tam po drodze, przejdziemy. Masz, spróbuj. Tak ci podkładam tą butelkę. Spróbuj. Nie, dziękuję. Dziękuję. Zasłużyłeś, zrobiłeś dobrą rzecz, kiedy podróżowaliśmy. Mówiłem tą, ciało, nie mówimy. Moje ciało to moja świątynia. Nie mam powodu, żeby wlewać w siebie alkohol.
jeszcze tego rodzaju. Czuję stąd, że jest na pewno pyszny, na pewno. Aż piecze w nozdrze. Ja tak wchodząc przodem, obracam się jeszcze do was i tak, tak właściwie nie zatrzymując się, ani nie czekając na odpowiedź, mówię, znacie krasnoludzki, nie? Nie. I przepycham się do przodu. Okej. Wchodzę do karczmy. W karczmie jest, jak mówi się domyślić, bardzo tłoczno. I w środku śmierdzi. Nie ma co tu ukrywać. Jest, w ogóle całe to miejsce jest ciemne, pomimo dziury w dachu, której nikomu nie chciało się załatać. Na rusztowaniach powyżej, gdzie chyba gniazda ptaków, przez co w niektórych miejscach na podłodze i na meblach widać drobne białe plamki. Domyślajcie się, czym mogą być. Poza tym, meble wyglądają na dosyć mocno zniszczone, mocno niedopasowane. A klientela przy nich w większości pasuje do całego tego klimatu. W kącie na przykład jest jakiś bardzo mocno wstawiony jegomość, choć jak wspomniałem, ledwo minęło południe, który wykrzykuje coś w rodzaju: Hendożone diabelstwa, pracę mi zabrały! Mało tego, tak zerkając na niego powierzchownie, chyba jest przedstawicielem kleru jakiegoś boga, ale z tej odległości nie widzicie bez przyglądania się jakiego. Choć w miejscu jest duży ruch, być może jest na tyle duża rotacja, że moglibyście wyhaczyć jakiś stolik. Co do tego, czy będzie zbyt czysty, nie ma gwarancji, ale jeżeli chcecie gdzieś przykucnąć na chwilę, może wam się to uda, jeżeli chwilę poczekacie. Czyli kogo szukamy? Ja kiwam tylko tak do ciebie i zbliżając się powoli do baru, mówię głośno, znowu po krasnoludzku. Kiedy byłam tutaj ostatnio, nie było tej dziury w dachu i szukam wzrokiem swojego starego przyjaciela. Rzuć na percepcję. Z utrudnieniem, jest tu tłoczno i ciemno. Poza światłem, które wpada przez dziurę w dachu. I rzucam 17. Słyszysz również po krasnoludzku odpowiedź. Przynajmniej trochę światła się wpadło, bo wcześniej to potykałem się o własną nogę. Zauważacie, że za ladą porusza się kolejny krasnolud. Ten jednak wygląda na, w przeciwieństwie do poprzedniego, który sprawiał wrażenie takiego drobnego może szlachcica zaściankowego, ten wygląda jakby niejedną bitkę w życiu widział. Przez oko przechodzi mu bardzo paskudna szrama, bardzo zauważalna, i porusza się zauważalnie, sunąc jedną nogę, być może ma protezę, której teraz z Zalady nie widzicie. Przeciskam się gdzieś, nie wiem, obok Zaladę i przychodzę go przytulić od razu. A tak, wiesz, klepie się. Jest, ogólnie gość jest kompletnie łysy i ma taką bujną, siwą już brodę. Jakieś drobne tatuaże gdzieś. On przytula się i mówi: no jak widzisz, zapierdol mam tutaj. Ale dobrze cię widzieć, dziewczyno, dobrze. Z rodziną przyjechałeś? Próbuję ukraść mu sakiewkę, kiedy to mówi. Rzuć na zwinne dłonie. I rzucam. Normalnie, nie zbyt. 16. To jest... Czy ja mogę to zauważyć? Rzuć na percepcję. Dobra. 14. On rzucił 20. Więc o tyle co Wiktor tego nie zauważasz, tak sięgasz po sakiewkę po cichu i nagle czujesz takie, jakby się ukuła o coś, i widzisz, że tam jest jego ręka i on taki mały nożyk trzyma, na który się nadziałaś ręką w tym momencie. I on jakbyś mi się uda. Kiedyś mi się uda, zobaczysz. Kiedyś będziesz tak stary. Chyba jak będę w trumnie leżał. Ale i wtedy nie byłbym taki pewien. Postaram się zapamiętać. Jestem sama, jestem tu z przyjaciółmi. Patrzę to oni. I tak widzicie, przepraszam was gestem. Się ogląda na was. No, tylko mi nie mów, że przyjechaliście tutaj w tym samym celu, co wszyscy inni. Ja w takim razie pokazuję tak zapraszającym gestem i mówię do niego: to jest Wiktor Joru Dragomir. I tak pokazuję na niego i mówię tylko: Avarik
Call Food. I tak przedstawiam go jakby gestem. Kiwa głową. Unikając mówienia do was w języku innym niż krasnoludzki, tak żeby... I słyszysz, jak ktoś koło krzyczy: ile mam jeszcze czekać na napitek? Już dobre pół godziny temu zamówiłem. On widzi, jak tylko ktoś podnosi gębę i tylko w bardzo płynnej, wspólnej odpowiada: zamknij mordę, jak ci się nie podoba, możesz gdzie indziej poleść. Tamten taki: dobra, dobra, trzeba się tak awanturować. On odwraca się do mnie: no to na czym stanęliśmy? Może zajmujemy ci za dużo czasu, słuchaj, może jakoś, nie wiem, przyjdziemy wieczorem, czy coś, tam, żeby zapytać o parę rzeczy? Chociaż... wiesz co, za godzinkę szef powinien mnie zmienić, bo znowu inwestora szuka jakiegoś. Poszedł teraz na kolejną rotację karawan. Teraz cały czas poza przybytkiem jest, bo co nowa karawana przyjeżdża, to idzie pucować się przed nimi, ale wiesz, jak to się zawsze kończy. Ja tak się rozglądam i w pewnym momencie sięgam po stojący gdzieś na ladzie taki jakiś kubek czy coś takiego na napiwki. Przysuwam go tak do siebie, tak żeby on go widział, i wyciągam z kieszeni tą naszyjnik z pereł, który czyli zawinęła z pociągu, i go bez słowa wsadzam, patrząc mu w oczy, do tego, do napiwku. On jakby nigdy nic tak pod lady wsadza. Nie ma żadnych słów, nic. Jak chcecie, to se siądźcie gdzieś tutaj. Zaraz ktoś sobie na pewno pójdzie. Mogę wam coś do picia dać. W kuchni na razie nie robię, bo nie mam czasu. Mhm. Czyli to jest ten twój znajomy, który ma nam pomóc? Tak, on ma nam pomóc. Powinien wiedzieć wszystko o wszystkim, co się dzieje w okolicy. Handluje też trochę informacjami poza alkoholem i tak na niego kiwam. Słuchaj, Avryk, czy mogę mieć do ciebie jeszcze jedną małą prośbę? Napisałabym może jakichś parę listów do wujka, do taty, jeszcze do jednej dziewczyny, którą poznałem niedawno. Jakby szła jakaś karawana w tamtą stronę, to... A gdzie oni teraz są? Taka zaufana? Trudno powiedzieć, ale tak jakby ktoś spotkał ich gdzieś po drodze. Gdzie ja to mam wysłać? Gdzieś. Wiesz co? Powiem tak. Napisz, ja to schowam, i jak będę słyszał, że gdzieś widzieli cyrk kapitana Papryki, dam karawaniarzowi, który będzie w tamtą stronę jechał, ale w ciemno może nie będziemy wysyłać. Ale spokojnie, będę trzymał ucho przy ziemi. Dobra. I no, zamawiam coś przy barze i szukam. Czekacie chwilę, zanim jakiś stolik się zwalnia. Jak tylko się zwalnia, to szybkim ruchem zajmujecie go, żeby nikt inny się tutaj nie wpierdzielił. Nie jest to najczystszy stolik na świecie, ale hej, możecie zawsze usiąść chwilę, zastanowić się, co dalej. Przynajmniej swojsko, mówi Dragomir, próbując troszeczkę wytrzeć blat jakoś rękawem. Jezio kruszki tak zrzucać. Jezio kruszki zrzucić śmieci. To Jojor tak siąga, siada przy tym stole, przyciąga się i tylko mówi: ale piękne miejsce, z takim pazurem i z charakterem. To jest trochę jak ludzie, którzy mają blizny. Jak to mówisz, akurat taki ptaszek przylatuje tak z jednego rzutowania na drugie siada. Natura się tu wdziera. Przepiękne miejsce. Dawno nie byłem w tak pięknej tawernie, która miałaby taką historię za sobą. Musiało dziać wiele rzeczy. Pięknie powiedziane, Joru. Kiedy mówisz o bliznach, to czujesz ukłucie gdzieś na uchu i widzisz, że wspina się na ciebie Lady i zaczyna cię gryźć, tak ciągnąć za ucho delikatnie. To ją głaskam. Lady, gdzie ty się szlajasz? Kto cię wychował w ten sposób? Chyba nie tam ci, od których cię zabrałam, co? Można coś zjeść? Powiedział, że kuchnia nie ma czasu pracować na razie w kuchni, bo wszyscy chlaści przyszli. Ale świetnie. Może Chili wie, gdzie można zjeść. Chili? Wiesz, gdzie można tutaj zjeść? Jest jedno miejsce, gdzie można ukraść jedzenie. Jest kilka miejsc, gdzie można zjeść. Słuchajcie, zasada jest taka, żeby zdrowo żyć, trzeba najpierw się napić, a potem się je. A może to było odwrotnie. W każdym razie jest kilka miejsc w okolicy. Wydaje mi się, że zbrojownia może być spoko. Zbrojownia Tribor. To nie jest zbrojownia. To jest po prostu miejsce, które nazywa się zbrojownia i spaliło się. Tak,
ostatnim czasie kilka razy, nieważne, ale jest spoko. I można tam też spać, ale wydaje mi się, że w tym stanie, w mieście raczej trudno będzie znaleźć nocleg. Generalnie słuchajcie, to nie tak, że to wygląda tak jak tak zawsze, to jest nowość, że jest tu tyle ludzi, więc wydaje mi się, że tak się nachylam, wydaje mi się, że coś się zdarzyło i że nie jesteśmy jedynymi zainteresowanymi czymś tam. Wszyscy za tym artefaktem. Nie wiem, Avarik zapytał, czy jesteśmy tu po to samo, co wszyscy. Więc... Pewnie tak. Widziałeś na straganie, ile było sprzętu do kopania. Większość to szmelc, ale podejrzewam, że no, skarb. Cóż no, innego. Z naszym zadaniem jest bawić się w górników teraz i kopać doły, to... Nie wiem, czy to jest... Mam informację, że ktoś mógł już znaleźć ten artefakt. Chyba gdzie się teraz mamy kierować w związku z tym zadaniem całym? Poczekajmy chwilę, zobaczymy co powie Avarik i dowiemy się co dalej, nie? Zapytałaś go o jakieś informacje? Powiedział, bo nie znacie Krasnoludzkiego. Podejdzie tu za jakąś godzinę, jak będziemy trochę więcej czasu i odpowie na wszystkie nasze pytania, więc... Dobra, a gdzie jest ta zbrojownia, daleko? No bo ja bym coś zjadł. Nie, tu wszystko jest blisko. Gdzieś jakiej wielkości jest miasto? Chodźmy tam i najwyżej wrócimy tutaj. Wciąż jeszcze nie wydobrzałem po Zalesiu do końca. Chodźmy. Jeszcze się zbieracie, kiedy nagle słyszy z tyłu słyszycie, jak ktoś głośno mówi: Jamniczyk! No mówię ci, Jamniczyk był tutaj! Cholerni Jamniczycy. Przyłażył tutaj, jakby to były ich strony. Ktoś inny odpowiada: tak, jeszcze czarodziej. Czarodziej jakiś był. I co? Też chciał położyć łapę na skarbie Triboru pewnie, na? Ktoś inny mówi: a ja to słyszałem, że Lantan już lada chwila kontrakt będzie podpisywał z Amnem. Wiecie co się stanie, oni tam już pewnie tą broń to od dawna mają, tylko teraz oficjalnie nie mogą powiedzieć. Jak zaczną masowo to robić i wiecie, oficjalnie, to mówię wam, jak na Wrotan pierdolną, to się zacznie. Jeszcze inny głos mówi: ja tam za Wrotan umierać nie będę. Legowisko żmi, nie będę tam szedł za nimi walczyć. Wraca ten pierwszy: ty debilem jesteś. Jak lordowie zaczną się bić, to ten cały sojusz lordów wszystkich zagoni. Cała północ pójdzie się za mną napierdalać. Ja jeszcze... Ty młody jesteś, ale ja to jeszcze pamiętam, jak 30 lat temu. Mieliśmy jedną taką potyczkę. Niby szybko się skończyło, ale... Cholerni południowcy. Wiecie, że oni jeszcze niewolników cały czas prowadzą, barbarzyńcy pieprzeni. No i co z tym magiem? Nie wiem, polas gdzieś. W mieście go nie ma, jakby był, to już dawno byśmy go pogonili. Słyszycie, jak dalej rozmowa toczy się o tym, jak generalnie wszyscy deklarują swoją nienawiść do Amn. Ja tylko poprawiam kaptur i idę w stronę wyjścia. Dobra, mówię, że wyjdźcie, zaraz was dogonię. I jeszcze przed wyjściem idę w stronę baru. Mhm. Podchodzę do któregoś barmana, jeśli jest miejsce. Jest jeden. To podchodzę do niego i mam pytanie, bo wcześniej nie zdążyłem go zadać. A skoro już tutaj jestem, to chciałem zapytać. Się chwilę zastanawiam. Nie wiem, czy słyszał pan, może był tutaj, albo przechodził. Mężczyzna o nazwisku Kazdan Casavantes. Taki dosyć przystojny człowiek. Gdzieś, cokolwiek, może panu świta. Ktoś o takim nazwisku, to by się w domu Wiecznożmija zatrzymywał, chłopcze, a nie tutaj. Okej, dom Wiecznożmija. Dziękuję za informację i widzimy się za niedługo. Naprawdę dziękuję. I wychodzę. Wychodzicie na zewnątrz i... Czyli prowadzisz ich do zbrojowni, tak? Prowadzę ich do zbrojowni, ale ponieważ jakby to jest taki zakręt, jakby trzeba skręcić, to ten zakręt robi z takim dużym, dużym łukiem kawałek. I kiedy w trochę innym kierunku chcę zagadać do Drago, w momencie, w którym będziemy w takim miejscu, że jak trochę odbijemy w lewo, to będzie akurat apteka. Okej. Okay. To musicie, żeby dojść do apteki, to musicie zrobić... Konkretny taki łuk większy, nie? Troszkę. Więc, w sensie... Czyli idzie i nie idziecie, nie przebijacie się bezpośrednio przez rynek dalej, tylko wchodzicie na plac
i skręcacie w lewo tym razem, na jakbyście chcieli południem opuścić Tribor. Kiedy przechodzimy kawałek, to ja tak pokazuję wszystkim, słuchajcie, tam jest ten budynek, ale ja potrzebuję coś załatwić, Drago. Drago. Co tak tam? Podchodzę do ciebie, tak ci kładę ci rękę na ramię i mówię, słuchaj, wybierzesz się ze mną na kawałek na spacer? Wydaje mi się, że przydasz się mi. I ja też ci się przydam. Prowadź. Dobra, to spotkajmy się na miejscu, chłopaki. Ale gdzie jestem? Ja tak, gdzie mamy iść? Tam pokazuję wam. Tam. Widzicie tamten budynek ten z takim dachem czerwonym jakimś. Mijaliście go już, nie? No dobra. Chodźmy. Ja patrzę tylko na Wiktora i tak jeszcze. Po pierwsze, to było cholernie dziwne. Ta sytuacja przed chwilą. Ale nieważne. Po drugie, czerwony budynek, tak? I tam zjemy. Czerwony dach. Czerwony dach. Okay. Chodź, może zacznę sobie gadywać. No właśnie, było to bardzo... Może, myślę, że spodobałeś się Chili po tej swojej bohaterskiej akcji w wieży. Pewnie się zapytać Dragomira, czy myśli, że masz szansę u niego. Niech pyta. Tam, gdzie prowadzicie Chili, o dziwo, pomimo tego, że szukaliście gospody, ale podchodzicie i widzisz kolejną gospodę. Nazywa się, nad nią wisi szyld Dom Północnej Tarczy. Wygląda jak... można powiedzieć przeciwieństwo tego, w czym byliście przed chwilą. Nie wygląda jak jakaś, wiesz, wykwintna restauracja czy coś takiego, ale solidny budynek, zadbany, może skromny, ale czysty. I przy nim też jest grupka, widzisz, na ludzi, którzy na podwórzu stoją, sobie piwo piją. No tutaj nie masz tego poczucia speluny, raczej takiego solidnej, że tak powiem, rodzinnego interesu. Ale Chili patrzy na drugą stronę ulicy, dokładnie po przeciwnej stronie ulicy od Domu Północnej Tarczy, gdzie jest mały, jednopiętrowy budyneczek. Teraz dopiero zauważyłeś, że nad nim wisi szyld mówiący, że oto jest apteka. Za nim widzisz ogrodzenie, gdzieś z tyłu jest jakaś niewielka szopa. Generalnie ten domek ma jeszcze jakąś małą posesyjkę dosłownie. I czyli widzisz, że gdzieś tam się kręci. Widzisz, że czyli jak cię prowadzi, to jest wyraźnie taka lekko podenerwowana i mówi, słuchaj, Drago, masz jeszcze tą butelkę, ten eliksir, który znalazłeś u wodza orków, pamiętasz? Mam. Dobrze byłoby się dowiedzieć, co to jest, prawda? Trzeba by to zidentyfikować. Apteka. Słusznie. No nie? Świetny pomysł. Słuszna myśl. Nie kupuj wody. Nie kupuj wody. Dlaczego nie? To długa historia, nie mogę ci powiedzieć, ale nie kupuj wody. Nieważne. Tutaj nie kupuj wody. Nieważne. Okej. Okay. Tak staję przed tobą i mówię tak, jak wyglądam? I chcę się zastanowić, jak wygląda. Czy robi to wrażenie na jak zwykle. Dragomirze. Wyglądasz tak samo, o co chodzi. Ale dobrze, niedobrze, czyli dobrze, tak? Chyba. Nie wiem. Dobra, nie zrób mi wstydu, co? I wchodzę do środka w takim razie. Poczekaj. Chcę zatrzymać. Powiedz mi prostu, jakby chcesz przed kimś komuś zaimponować? Mam udawać jakieś głupka czy coś, żebyś wyglądała lepiej? Nie musisz udawać. W sensie, nie, że jesteś głupkiem, po prostu bądź sobą. W sensie, potrzebuję po prostu pretekstu, żeby przyjść do apteki. Dobra. A tu jest dziewczyna, którą lubię. A czy moja dziewczyna właściwie. Okej, okay. Miło. Cieszę się, że znalazłaś szczęście. Mam pytanie do ciebie. Czy w aptece oferują jakieś usługi lecznicze? Poza tym, że sprzedają? Raczej oferują wiedzę i rzeczy, jakieś chemikalia takie różne, więc może to, co masz, to jest w ogóle mistura lecznicza. Trudno powiedzieć. Jest czerwona? Czerwona, tak mi się wydaje? Nie wiem. Chcę popatrzeć na tą butelkę, jest czerwona? Nie próbuj się sam domyślić, co to jest, bo nie będzie potem potrzeby, żeby wejść do apteki, okej? Okay? Ale tak uchowałem ją, więc wiem, czy jest czerwona. Jest czerwona? Jest, okej. Udawaj po prostu, że nie domyślasz się, co to jest. Chodź. Nie mam pojęcia, co to jest. Więc ja tak
nabieram, robię kilka głębokich oddechów i ciągnę cię za ramię i prowadzę do środka. Otwiera się drzwi, mały dzwoneczek. Ding, 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 na górze przy wejściu. Sygnalizuje wasze wejście. Mały, właściwie ciasnawy pokoik, który jest tą apteką. Jest tutaj dosyć ciemnawo. Stoi kilka półek z jakiegoś rodzaju specyfikami. Mniej lub bardziej. Co możesz rozpoznać? Za ladą stoi starszy mężczyzna w okularach, który gdzieś patrzy się w tą ladę, jest chyba znudzony. Jest to jedyny chyba przybytek w całym Tribor obecnie, który nie jest pełny ludzi. Z jakiegoś powodu do apteki nie ciągnie. Dzwonek wybudza go z jakiegoś letargu i podnosi głowę. A przygląda się przez chwilę, czyli jakby miał rozpoznać, ale potem odwraca wzrok. Państwo po wodę? Nie, my nie po wodę, ale mamy pytanie w kwestii natury pewnego eliksiru. I tak się tak rozglądam się, czy jest gdzieś ktoś inny w tym pomieszczeniu. Nikogo więcej tu nie widzisz. Byłam umówiona na taką analizę z panną River, ale jakby nie wiem, czy ona pracuje tu dalej, czy może coś się zmieniło w tej kwestii? Panna River, to chyba słabo się umówiłyście. Wczoraj się zwolniła, jak dobrze rozumiem, albo właśnie się pakuje, albo już wyjechała. Jak ma pani będzie miała szczęście, to może jeszcze nie wyjechała, jeżeli coś trzeba załatwić. Okej. Dobra, a mieszka tam, gdzie mieszkała? Mieszka tam, gdzie mieszkała, o ile wiem. Dobra. Wodę trzeba naprawdę dobra, jedna w swoim rodzaju. Drago? Tak pokazuje i tak wyciąga taką buteleczkę z zalady i mówi: to jest duma całej okolicy. Jeżeli państwo nie próbowali, naprawdę polecam. Ale co, ona jest jakieś źródło jakiegoś specjalnego? Dlaczego ona jest duma? Pił pan kiedyś wodę gazowaną? Chodź, nie mam czasu. Zresztą, słuchaj, musująca, widzimy się za godzinę w naturalnie, czy ją pompujecie nią? Ściągamy ją z daleka. Czyli, czy to jest daleko? Gdzie musisz iść? Tu wszystko jest blisko, mówię wychodząc i takie ding, 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 słuchaj, tylko przy drzwiach. I idę do River dowiedzieć się, czy jest na miejscu i tak dalej. A w tym czasie, a dalej rozmawia. Ja tymczasem też próbuję zidentyfikować swój... Jedna sztuka złota za jedną butelkę wody. Czegoś takiego pan nigdy nie pił, to naprawdę nie jest zwykła woda. Dam panu spróbować, tak wyciąga kielonek z zalady, odkręca, pst, chcesz nalewać i widzisz mu gazowaną wodę. To ja chciałbym powąchać ją, powąchać i... No? I tak bardzo delikatnie wziąć na język. Woda gazowana. Ale... Wy ją robicie, czy to skądś wydobywacie? Proszę pana, to jest sekret nasz tutaj firmowy. Nie mogę od razu powiedzieć o wszystkich rzeczach. Powiem, że sprowadzamy ją naprawdę w trudnych warunkach. Nie możemy w dużych ilościach jej sprowadzać. Przez trud, znój. Są chyba naturalne, nie? Pewnie są, ale... A to nie jest takie... Zdobycie tego nie jest takie proste. Proszę pana, to nie występuje w okolicy takie źródełka, których można sobie takie rzeczy zrobić. To wymaga dużo roboty. To jest zwykła woda, tylko że będę mieć po niej gazy. Weź mi pan powiedz lepiej, co z tym eliksirem. Tak bierze, patrzy na to. Bym panu za darmo to zrobił, jakby pan jedną butelkę chociaż wziął. Jedna sztuka złota. A pan? Dobra. Pan to zawiezie do Waterdeep, pan to 3 razy drożej sprzeda. Ja nawet nie wiem, gdzie jest Waterdeep. No tak, teraz przyjeżdżali z zewnątrz. Dobra, wezmę pana głupią wodę, tylko mi powiedz pan, co to za eliksir. On tak bierze sztukę złota, dostajesz wodę gazowaną, butelkę. On bierze, pan chwilę zaczeka, zrobię kilka testów, żeby panu tego nie zużyć dużo. To Dragomir czeka, to ja chciałbym zapytać, co robi w tym czasie Joru i Wiktor, którzy docieracie do budynku z dużym czerwonym dachem. Widzicie nad nim szyld, który byliście pewni, że to jest szyld jakiegoś kowala. To jest kowadło, młot i tak dalej. Ale przy wejściu stoi... Dobrze ubrany człowiek, jest to diabelstwo,
które widzicie, że stoi z jakimś fartuchem, poleruje kubek, który trzyma w ręku, jak się uśmiecha do przechodniów, którzy przechodzą, ale co chwila ktoś wychodzi, mówi do widzenia, dzień dobry, do widzenia, wita się ze wszystkimi, którzy przechodzą i zauważa was, jak się zbliżacie, uśmiecha się do was, ma taką rdzawo-czerwonawą skórę, lekkie różki. Dzień dobry, zapraszam, zapraszam. Trochę tłoczno, ale... Dzień dobry. Jeszcze stolik się znajdzie. Pory obiadowej na szczęście jeszcze nie ma, zapraszam. Kuchnia już otwarta. Dostaniemy tu jakieś dobre mięso? Na pewno dostaniecie, w Tribor najlepsze dziki. Jak sama nazwa wskazuje. Zapraszam. No to ja wchodzę od razu. Hmm? Ja też tylko kiwam głową, gdzieś wchodzę. On tak kiwa na kogoś w środku, widzicie, jak niziołka podchodzi do was i mówi: zapraszam do stolika tutaj. I prowadzi was do jednego miejsc. Siadacie. To jest dosyć ładna, schludna tawerna, w której większość ludzi, których zauważacie, to są ludzie ubrani w jakieś skóry. Widzicie, jak niektórzy mają o ściany oparte jakieś łuki. Mają sprawiają wrażenie lokalnych myśliwych, łowców. Być może jest to dobre miejsce spotkań tego typu ludzi. Nie jest ich tak dużo, bo znowu ludzie, którzy zjechali się do Tribor, powodują, że jest tu dosyć mieszana klientela, ale jest ich na tyle dużo, że się wyróżniają w takim miejscu. Siadacie przy miejscu, ona pyta: co państwu podać na początek? Dziczyznę mamy. Nie, świeżo upolowana. Konkretny dzik. Świetnie, pół kilo mięsa, proszę. Ona patrzy na ciebie. Puh, kurwa. Jasne, a dla pana? A co, jest coś bez mięsa? Znajdzie się. Ja tak patrzę na Joru, taki podejrzliwie tak. Mamy również dla wyjątkowo dla klienteli, która jest bardziej związana z druidycznymi kwestiami. Mamy trochę i sałatki. Bardziej. Tak, druidyczne kwestie. Druidyczna sałatka i duża ilość mięsa dla pana. Mam tak. Coś do picia? Wodę. Jakiś alkohol dobry. Piwo jęczmienne. Może być. No i ona odchodzi. Wiktorze. Kurwa, duży kawał mięsa, który zamówiłeś. Lubisz mięso? Lubię. To myślę się po tym wielkim kawale mięsa, który zamówiłeś. Joru, jakie masz przemyślenia na temat swojej igły? Jakie mam mieć przemyślenia? No, zobaczę, co się stanie z tą igłą. Wiem już mniej więcej, jak to działa, co się może stać, jeśli kiedyś jej użyję. Nie wiem. Ale już wiesz, że ona, to nie jest tylko kwestia tego, czy ją użyjesz. Ona sama może się użyć na tobie. No może. Nie wiem, to jak się użyje, to się użyje. To będę wtedy się zastanawiał nad tym. Nie możemy do tego podchodzić tak lekceważąco. To jesteś, dobra. Dobra. Cię nie spytałem wcześniej, mogłem cię wcześniej o to spytać w sumie, jak szliśmy. Wiesz coś o takich rzeczach jak te igły? Może o tej igle coś wiesz? Bo znasz się nie, o tej igle nic nie wiem. Znam się na rzeczach. Tak wyciągam tą igłę i im pokazuję na pewno kształt, cokolwiek. I czemu ona robi tak? I próbuję ją wyrzucić. Ona gdzieś tam leci i za chwilę wyjmuję ją, znowu pokazuję. Ale tak, kurwa, nie możesz nią tak rzucać. I tak, próbowałem ją wyrzucić. Wiesz, teraz już próbowałem wyrzucić? Próbowałem ją zakopać, próbowałem wrzucić ją do jakiejś rzeki. Nie da się. Ale nie wiesz, czy kogoś nie trafi. Nie możesz tak postępować z tym. To jest magiczny jakiś artefakt przeklęty. Umiem rzucać rzeczami. Widziałeś już wcześniej. To nie jest tak, że rzuciłem na ślepo w tej chwili. Tak, ale rzeczami, które same są magicznie nastawione na to, żeby cię ukuć? Też? Wiesz co? Mam już chwilę tą igłę i nie miałem wrażenia, żeby ona mnie chciała ukuć. Wydaje mi się, że ona mnie ukuje wtedy, kiedy będzie odpowiedni moment. Czego się boję? Myślę, że musisz myśleć o tym, żeby znaleźć kogoś, kto mógłby coś z tym zrobić. Nie wiem, no znasz kogoś?
No... Nie, już nie. Okej. A co się stało? Musimy znaleźć kogoś innego po prostu, no i tyle. Okej. Czyli to jest bardzo złe wspomnienie tego najgorszego typu, tak? Tak, muszę je zajeść pół kilogramem mięsa. A ty, Joru, wiesz coś o magii? Jakieś podstawy. Słyszałem, co magia może robić. Jakie ma efekty na ludziach. I do czego może doprowadzić, ale sam nie posługuję się jakoś szczególnie. Nie wiem, czy możesz to nazwać magią. Rzeczy, które robię. One wynikają z czegoś innego. Z czego? Ze mnie. Co to znaczy? Że kontrolujesz energię swoją, tą, która cię otacza. Jesteś jednością ze światem. To jest ważne, świadomość siebie. Mogę cię kiedyś nauczyć? Chociaż wątpię, bo po tej robocie się rozejdziemy najpewniej. No. Pewnie tak. No, ale to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. I takim zjedzenie kilograma mięsa. Nie wiem, czy to taki dobry pomysł. Ale okej. Joru, jeżeli pracujesz fizycznie, to musisz jeść mięso. Ja jestem leśniczym, więc pracowałem fizycznie wiele razy i przez wiele lat. O, wiele miesięcy. Długich miesięcy. I wiem, że po ciężkiej pracy trzeba się dobrze najeść. Czarodziej leśnik, to brzmi jak początek pięknej historii. Ciekawej, może serii nawet. Nie jestem czarodziejem. Trochę. Joru, ja jestem tym, który morduje czarodziei. O, to teraz mnie zaciekawiłeś. Znaczy, czekaj, ale to się łączy z tym, że jesteś leśnikiem? Ja tylko patrzę na Joru i uśmiecham się, a potem wyglądam tej osoby z moim mięsem. Myślisz, że długo będziemy czekać na tego dzika? Nie wiem, zobaczymy. Mam tylko nadzieję, że nie dowiem się o tym twoim mordowaniu czarodziei w jakimś dziwnym momencie i nie będę miał przez to kłopotów. Nie wiem, zobaczymy. To też chcę poczekać na to jedzenie i napicie. Się napić. Przenieśmy się na chwilę do Chili. Wiesz, że dom Grime River jest na północy, więc musisz przebiec kawał miasta, żeby się do tego dostać. Dobiegasz. Jest to malutka jednopiętrowa chatka. Pewnie jest jednoizbowa, może dwu. Podbiegasz do drzwi i zauważysz postać już na podwórku. Widzisz, jak obchodzi dom, widzisz, jak zamyka okiennice, jak mocuje się z nimi, tak jakby chciała je dobrze zabezpieczyć i tak dalej. I obraca się przez ramię, tak mruży oczy trochę. Chili? Hej. Co ty tu robisz? Przyjechałam. Nie wiem, jestem w okolicy akurat. Ty wyjeżdżasz? Co się dzieje? Ona patrzy na niebo. Jakieś 2-3 godziny. Jedna z karawan będzie wyjeżdżała. Mogę się z nimi zabrać. Czyli dostałam się. To dobrze. Nie, to ja się martwiłam, że coś złego się dzieje, że cię wyrzucili z domu, albo coś z rodzicami, albo coś. To dobrze. I tak przytulam ją, podchodzę i ją przytulam. Mówię, brawo. Wreszcie. To zajęło trochę czasu, ale to dobrze. Bardzo dobrze. Masz wszystko? Masz książki swoje? Wszystkie? Wszystko. Tak mi się wydaje. Jeszcze sprawdzam wszystko. Pakuję. Piąty raz przeglądam wszystkie rzeczy, ale... Kiedy ona tak mówi do mnie, to ja tak poprawiam jej kosmyk, zakładam tylko za ucho, tak... No. Ona tak... Bardzo. Muszę jeszcze dogadać się kwestię zostawienia domu odpowiednim osobom. Okej. Tak robię krok w jej stronę i tak drapiąc się po głowie i tak zerkam na nią. Tak. To może... Nie ma rano jakiejś karawany czy coś, którą mogłabyś pojechać? A tak wzdycha. Muszę tam dostać się tak szybko, jak się da. Jeżeli przegapię pierwszy nabór... Wiesz, jak długo pracowałem nad tym,
że mnie przyjęli. Tak. To jest trzecia aplikacja, którą sam złożyłem. Dwie pierwsze były odrzucone. Nie, to było pewne, że prędzej czy później... Wiesz co, słuchaj. Jakby sumować nas dwie, to razem mamy jeden mózg. Ale to twój mózg. Więc wiadomo było, że prędzej czy później ci się uda. Odwiedź mnie w Waterdeep. Jak już będę tam, ustatkuję się dobrze. Będę często w świątyni Ogmy, w świątyni wiedzy. Znajdę tam wiedza. Na pewno, mam mniej więcej dogadaną stację, którą będę wynajmować. Wiem, że z rodziną dużo podróżujecie. Koniecznie mnie tam odwiedź. Padnę. Słuchaj, nie puszczę cię bez pożegnania na tą karawanę i zbliżam się do niej. I całuję ją w usta. Widzisz, że ona jest zaskoczona trochę tym? Skup się na nauce. Ona się uśmiecha i tak 3 godziny. Muszę przejrzeć, czy wszystko jest spakowane. Widzisz, że jej głupio jest przez to. Słuchaj, mam rzeczy do załatwienia tutaj, ale odwiedzę cię na pewno. Ona się robi 2 kroki do mnie, na chwilę trzymuje. Zastanawiam się, a ty na jak długo przyjechałaś? Jeszcze nie wiem. Słuchaj, dogadałem się z Arawikiem, że ma wynająć moją chatkę, żeby coś były z tego pieniądze. Mhm. Ale jeszcze nie znalazł chętnych. Wpadnij... Tutaj. Ona, słuchaj, zostawię u niego klucz. I póki tu będziesz, dam mu znać, żebyś mogła się tutaj zatrzymać, bo wiem, że teraz znalezienie jakiegokolwiek miejsca graniczy z cudem. Więc zostawię mu klucz, jak wszystko skończę. Jak będziesz wyjeżdżać, zostaw mu go z powrotem, on wynajmie to miejsce. Super, bardzo ci dziękuję. Cieszę się, jest mi też bardzo smutno. W pewnym stopniu. Ale bardzo się cieszę. Ona widzi, że jest trochę zmieszana, trochę głupio, że w takiej sytuacji... Ale jeszcze mówi... To widzimy się w Waterdeep. Tak. Gratuluję. Jeszcze raz. I robię kilka kroków wstecz i mówię... Wyglądasz... I w tym momencie ona się uśmiecha. Jest zmieszana też. Że nie przybyłaś dzień wcześniej albo dzień później. I wraca do domu ewidentnie. Widzi, że się spieszy, że jeszcze tak, wiesz, dopracowuje, jeszcze domyka okna, sprawdza, czy tam wszystko jest na swoim miejscu, z podwórza zabiera rzeczy, żeby wszystko było na swoim miejscu. Ja robię 180 stopni, w sensie obracam się i biegnę z powrotem, szukając wzrokiem Dragomira, czy nie trafię na niego idącego do karczmy i mając nadzieję, że nie kupił wody. Dragomir, dostałeś informację, że jest to dosyć potężny eliksir leczący. Więc z butelką wody gazowanej schowam ją, żeby się nie przyznawać, czyli zakładam, że kierujesz się w stronę karczmy, której tak, wcześniej... powoli się kieruję, bo wciąż jestem pobijany. To idąc widzisz Chili, która biegnie w twoim kierunku, wiesz, przez tłum się przejeżdżając. Zbliża się już godzina jakaś 14, więc tłum wydawało się, że to nierealny, ale jeszcze gęstnieje. Jo. Przepraszam, że cię zostawiłam tak. Jak złapałaś się? Wszystko okej? Tak. Dostała się na studia, do szkoły. Słuchaj, wow. Marzyła o tym od lat. Odciągałam ją od tego, jak tylko mogłam. Dlaczego ją odciągałaś? Nieświadomie odciągałam. Generalnie zajmowałam jej uwagę. Nie mogłam się powstrzymać. Ale... to dobrze, to dobra wiadomość. Ale boli, nie? No... Chciałbym mieć chwilę z nią dłużej, żeby porozmawiać. Ale to dobrze dla niej, więc... Tak klepię Chili po ramieniu. Trochę domyślam się, co możesz czuć. I idę dalej po prostu. Chodźmy zjeść. Powiedz mi, ci Amnijczycy, o których mówili tam w knajpie, to poważnie są jakieś gnidy? Co to za typy? No to generalnie chuje. W sensie... Mają niewolnictwo, więc nie polecam Amnijczyków. Ty jesteś z daleka? Ty jesteś ze wschodu? Pytałeś Joru o wschód. No. Założyłam, że może jesteś stamtąd? Jestem ze wschodu, tak. Wiesz, słyszałaś może
Nie słyszałaś, ale słyszałeś może o takim krainie, jak się nazywa Rashomon? Czyli mogła słyszeć coś tak gdzieś tam? Rzuć na historię, to jest możliwe, ale niekonieczne. Mm. O, rzucam naturalną 20. Rashomon, to... Generalnie tak, ale słyszałeś, że jest to kraina położona daleko, bardzo daleko, tak daleko, że sobie nawet nie jesteś w stanie wyobrazić takich dystansów, bo czyli jak dużo podróżuje, to świat jest dużo większy niż tereny, którymi jeździ Chili. Więc jest to niebotycznie daleko na wschodzie. Słyszałeś jakieś historie o tamtejszych barbarzyńcach, którzy wyruszają na swoje drogi, powiedzmy, które jest takim rytuałem wejścia w dorosłość, więc jacyś tam gdzieś się szlajali, były historie o tych, którzy szukali swojego momentu gdzieś w dalekich krainach. Że jest to kraina pełna lasów, mgieł, dziwnych wierzeń, ale to są takie wszystko, brzmi jak z jakiegoś snu czy czegoś takiego. Mhm. Brzmiało zawsze cię bardziej jak baśń niż prawdziwe miejsce. No, to ja się urodziłem w Rashomon, ale wychowałem się jeszcze dalej na wschód niż tam. Jeszcze dalej na wschód? Jeszcze dalej na wschód. Wiesz co, słyszałem trochę o tamtym miejscu. Rozmawiałem z wieloma podróżnymi kupcami, ludźmi, którzy podróżują po całym świecie i czasem słyszałem różne historie. Niektóre mi się mieszają i tak dalej, ale... Powiedz mi... Tak zerkam na ciebie z boku trochę. Skąd twoja wyraźna niechęć do magii? Nie można ufać magom. Magowie są to zawsze dwulicowe gnidy, śmierdzą, nie rosną. Poza tym okradają ludzi, oszuści, nigdy nie mówią prawdy. To są wszystko obiektywne fakty, którym nie da się zaprzeczyć. Brzmi sensownie. Ale moje drobne iluzje nie wydawały ci się przeszkadzać jakoś szczególnie. Nie, no ty jesteś w porządku. Ty nie jesteś czarodziejem, nie? Poza tym, no, masz lepsze, zakładam, z tymi siłami, z harmonią, czy jak to się nazywa. Nie wiem sam. Nie ufam magom. Magowie generalnie przynoszą wojny, magowie sprowadzają nieszczęścia, klątwy. Zobacz, co się z Joru stało. Ledwo żeśmy... Lekki kontakt z magią i Joru już w tej chwili ma przy sobie morderczy artefakt, który cały czas czyha na niego, żeby go zabić. Jakby magia tylko nieszczęścia przynosi. Technologia natomiast. Technologia to jest coś, czemu możemy ufać. To jest coś, co jest przewidywalne, namacalne, co można dokładnie wymierzyć, co można dokładnie, eksperymentalnie powtórzyć. Nie ma żadnego bóstwa, który nagle postanowi w połowie przerwać, bo taki ma kaprys. Technologia to jest przyszłość. Wiesz co, ja nie wiem nawet skąd mam te wszystkie zdolności, nigdy nie uczyłam się tego, ani właściwie nie wiem skąd pochodzą, po prostu czasem mam wrażenie, że jak sobie coś bardzo, bardzo intensywnie wyobrażę, to się tak jakby staje. Wiesz co chodzi, tak, to nie jest u mnie, ja nie czuję, że rzucam czary, czasem muszę zrobić jakiś gest, ale ten gest to raczej jest coś takiego, co jakby wspieram swoją wyobraźnię, że coś na przykład tak zbliżam kształt, próbuję go jakby sobie zwizualizować, ale to się dzieje, nie wiem, myślałem, żeby się tego gdzieś znaleźć, kogoś, kto mi może pomóc jakoś się tego nauczyć. Poznałem trochę ludzi w Baldur's Gate, którzy też studiowali tam, spędziłem z nimi trochę czasu. Zbudowaliśmy raz bombę, ale to źle skończyło się. To nie miało być szkodliwe bardzo, bo mówiłem ci o tym po pijaku. Znałem w Rashomon osobę, która bardzo dobrze się znała na magii i na pewno by ci pomogła. Straciłem kontakt. I chciałbym się zastanowić na podstawie mojej wiedzy tajemnej i na podstawie tego, co słyszałem, co słuchałem, czy to, o czym opowiadała Chili, z czymkolwiek mi się kojarzy. To rzuć na wiedzę tajemną. 8. Twoje, jak powiedziałeś, technologia. To jest to. Magia niekoniecznie. Jakby chwilę się Drago tak zastanawia. Widać, że tak myśli troszeczkę nad tym, co powiedziałaś, ale wzdycha i idzie po prostu dalej.
Wiesz co, Drago? Tak cię szturcham przyjaźnie, łokciem mówię tak, słuchaj. Ja żyję całe życie w podróży. Z miejsca na miejsce gdzieś, spotykając masę różnych istot. No ja też. Widziałam sporo rzeczy i tak dalej. I nie wiem, tak sobie myślę, że jak patrzę na nas, w sensie na ciebie, mnie, Joru, Wika. Wszyscy mamy jakieś takie parszywe ryje. Wydaje mi się, że wszyscy mamy coś, co straciliśmy. Nie wiem, czy tak masz. Patrzę na te twarze i myślę, no nawet Joru z tym swoim głupim uśmieszkiem. Wydaje mi się, że gdzieś coś stracił po drodze. Wszyscy coś straciliśmy. I nie wiem, nauczyłam się, że to normalne, że czasem po prostu żyjesz sobie i coś tracisz i to zawsze boli, ale potem idziesz dalej i znajdujesz coś nowego. I wydaje mi się, że znaleźliśmy teraz siebie w jakiś sposób. Jeszcze się za dobrze nie znamy, ale wydaje mi się, że los nas wepchnął na tą samą ścieżkę, nawet z Wiktorem. Czasem warto jednak, myślę, jeśli tam masz taką możliwość, bo czasem jak tracisz rzeczy, to tracisz na zawsze. Ale jeśli można, to warto zawalczyć o to, co się straciło. Przenieśmy się na chwilę do zbrojowni. Dostaliście napitki. Jednakże, kiedy kelnerka miała, ziołka miała wam przynieść dziczyznę i sałatkę, widzicie, że już odbiera zamówienie z przy ladzie. Jak ktoś do niej podchodzi i tak jej szepta coś na ucho i ona tak chwilę stoi. Ktoś na niej klepie ją lekko po ramieniu. Ona tak... I widzicie, jak wbiega do kuchni. Elf, który jej to powiedział, bierze te dwa te rzeczy, rozgląda się, widzi wasze wyczekujące twarze i podchodzi do was i stawia wam. Przepraszam, że musieliście chwileczkę dłużej zaczekać. Co się stało? Ja chwytam mięso i tam właśnie... Co się stało tej pani? To taka nasza... lokalny problem. Nie musicie się przejmować. To... Nic... Tak widzisz, że on jest zmieszany. Joru tak... zamyka oczy na chwilę, żeby coś się stanie i... Jaki lokalny problem? Niedaleko Tribor znajduje się malutka mieścinka, właściwie wioseczka, parę domów. Nigdy tam nie byłem. Sam przyjechałem do Tribor dopiero kilka lat temu. Tak się rozgląda, patrzy, czy nikt nie woła, żeby obsługiwać i tak pokazuje, że dalej pomaga. Miejscowość nazywa się Bory. Zawsze była na uboczu. Głównie myśliwi, drwale, którzy dostarczają tutaj skóry i drewno. Mięso również, po części te, które tutaj podajemy, tak ścisza głos. Jednakże niedawno zmarł tamtejszy lord Rockford. Niestety jego dziedzic... Chodzą o nim złe plotki. Zajmował się bardzo dziwnymi tematami. Możecie popytać więcej, nie chcę tu plotkować, tak jak mówię, to nie jestem tutejszy. W każdym razie dotarła wiadomość, że ostatnio posunął się za daleko. Ciotka mojej koleżanki niestety była jedną z ofiar owego dziedzica. Jakimi tematami się zajmował lord dziedzic? Różne chodzą informacje, tak jak mówię. Nie chcę szerzyć plotek. Zapytajcie kogoś bardziej lokalnego, może jeżeli interesuje was. Powiedz, jakie kwestie. Informacje chodzą dookoła twoich uszu. On tak patrzy na was. Słyszałem, tak jak mówię, piąte przez dziesiąte, o kąpaniusie we krwi nocami przy pełni księżyca. Słyszałem o dziwnych zabawach przy magii związanej z kontrolą zmarłych. Słyszałem o wypijaniu krwi dziewic. Dobra, gdzie jest ten dom? Nie, to mała miejscowość, niecały dzień drogi od Tribor, tak jak mówię. To dosłownie wioseczka, z której drwale i myśliwi przywożą tutaj.
Chyba gdzieś na południu. Ja tam nigdy nie byłem, naprawdę przepraszam. Musielibyście dopytać. Dobra, ile jestem ci winny za to, ten? Ile jestem winny za to jedzenie? Rachunek, tak. Patrzę na tą dziczyznę i... Przepraszam bardzo. Tak kalkuluję coś w głowie szybko. Poproszę... Za wszystko będzie 8 sztuk srebra. Dobra, ja zapłacę. Daję mu szybko srebro, biorę tą michę z mięsem i wychodzę. Gdzie idziesz, Wiktor? Czekaj. Na zewnątrz. Gdzie? Czemu? Idziemy do tej wioski. Znaczy ja idę, nie wiem co ty będziesz robił. Ale po co do tej wioski idziesz? To ona jest daleko, na szczęście. No to mam prowiant i wychodzę. Ty masz sałatkę. Ja jem sałatkę i piję. Więc kiedy Wiktor wychodzisz, widzisz zmierzającą w stronę karczmy Chili i Dragomira. Widzi jak on z dziczyzną pod pachą i nie wpierdala ją. Joru, nikt nie ma. A ciebie gdzie niesie? Za Wiktorem wychodzi, zostawia Joru i wychodzi Lady i idzie za tobą. I idzie obok ciebie i po prostu patrzy na ten, ale idzie równie z tobą. Daje Lady kawałek mięsa i mówi, o masz, nie zauważyłem cię koleżanko. I to ja jeszcze tylko dodam, co robi Joru w tym czasie, bo widzi, że wyszedł Wiktor, widzi, że wychodzi kot, tak patrzy i... Kurwa, nawet kot. I tylko tak bierze takie dwie... No... Sałaty. Ile sałatki zdąży zjeść? Zostawia monetę, bierze chlust tego piwa i... Kurwa, 10 igieł przyniosę stąd. Ja pierdolę i wychodzę za nim. To co widzicie? To jest. Zjesz to wszystko? Co, gdzie, ciebie to gdzie niesie? Jakiś skurwiel podobno bawi się tutaj w nekromancję. Co to jest nekromancja? Że tropy, coś tam? Jakiś zmak, zboczeniec, nie? Tak, dokładnie. O skurwy syn. Co wiesz? W wiosce na południe stąd mieszkę. I tak patrzę niechętnie. Jestem głodna, proszę cię. Dobra, masz kawałek. Możemy w ogóle to przedyskutować przy jedzeniu? Jestem głodny. Ja nie lubię czekać z takimi rzeczami. A to jest pilne? W sensie, co się dzieje? Co się dzieje? Mów. Komuś coś grozi? Niebezpieczeństwo? Dziedzic Lorda Rockforda bawi się w magię i w nekromancję, a ja nie lubię, jak ktoś bawi się z trupami w taki sposób. Arystokrata, mag, zboczeniec. No. Dobra, ale czy mi mówi to coś to nazwisko, cokolwiek? Kojarzysz teraz, że jest faktycznie jakaś miejscowość o imieniu Bory, nigdy tam nie byłaś. On nie powiedział o Borach chyba, nie? Powiedział po prostu o dziedzicu. Ale skojarzyło ci się nazwisko z Borami, że był faktycznie jakiś lord, ale to tak, to tyle co słyszałeś. Bory? Miejscowość Bory? Gdzieś w okolicy? Tak, na południe stąd. Na południe, czy ja wiem gdzie to jest? Nie. Nie, nigdy nie byłaś, nie miałaś potrzeby wiedzieć. Dobra, słuchaj, to chodźmy do Awaryka, zapytajmy go, co wie o tym. Bo on będzie wiedział o wszystkim, on handluje informacjami. Ja jesteśmy z nim umówieni i tak zaraz, za chwilę, za kwadrans. Dobra. Gdzie jest Joru? Ja tak... Joru wychodzi jak z sałatą w łapach. Nie jem rękami. Nie. Ja ładnie wziąłem dwie ten, żeby trochę energii do ciała dodać i wyszedłem, normalnie wypiłem. I tak idę w stronę, widzę, że się już wszyscy zebrali w jednym miejscu, tak podchodzę i tylko tak sobie myślę... To jest jedno ukucie i to skończył. Nie. Ty mówisz głośno, czy... Nie, macie szans tego usłyszeć, to jest bardziej w myślach. Joru, dlaczego ty jesz? Dlaczego ty jesz trawę? To jest okej, wszystko sobą? Tak, jesteś to jest okej. Królikiem, czy jak? Nie, jeszcze trawa jest dobra i zielenia jest dobra. Owoce są dobre, warzywa są dobre. Boże, kilogram mięsa naraz wpierdolony nie jest dobrym. Ja śmieję się, jak Chili to mówi i tak podaję jej kawałek tego mięsa, jakby w nagrodę, tak? Nie dziwię się, że Lady cię opuściła. Lady, ty jesteś ostatnio taka lafirynda, że nie mogę. Dobra, chodźcie, dowiemy się, o co chodzi z tym magiem. Chcecie za nim iść, słyszeliście? My nic o tym nie wiemy, co tam się dzieje. No tak, no, idziemy się dowiedzieć od Awaryka, a potem gdzie to jest i co się w ogóle dzieje, on będzie wiedział. On handluje informacjami też. Przy okazji chcecie iść walczyć? Pieniądze. Tak, jak dowiemy się, to zamordujemy typa. Będziecie zamordować typa? No, dla mnie to starczy. Nie, no to... Dowiedzmy się, o co chodzi, dobra, idziemy. Dobra, bo to jednak ludzie cierpią. Znowu przypychacie się przez miasto. Kurwa, ile tu ludzi teraz jest, to jest obłąkane absolutnie. Godziny popołudniowe, to jest masakra. Przejście przez tak małe miasto zajmuje wam dobry kwadrans, zanim przechodzicie z jednego spodu do drugiej, przez środek. To ja zagaduję do Joru w trakcie, jak idziemy, tak przepychamy się. Joru. Mhm, tak.
Mam złamane serce. Pamiętasz dziewczynę? Mówiłem ci o dziewczynie Grime River, Genasi, niebieska, tak. Wiatru. No to nie przeze mnie. Przez ciebie co? A nie przeze mnie masz złamane serce, tak? Przepraszam. Czemu mi o tym mówisz, jak to nie moja wina? Mam ci tylko mówić rzeczy, które... No bo mam złamane serce, uznałem, że może jakoś, nie wiem, poczujesz empatię jakąś, czy coś? Nie, tak. I co jak to wyglądało? Co się stało? No nie, no pojechała na studia i chciałem ją zobaczyć na dłużej, ale pojechała na studia. W sensie to dobrze dla niej, ale źle dla mnie. Dobrze dla niej. No myślałem, że się poznacie, że no bo, nie wiem. To znaczy, że... Jak jest Genasi, to wszyscy się znamy, czy...? Nie. On jest bucem i on też jest bucem i tak ukazuje na ich obu. Każdy jest bucem na swój sposób, ale generalnie wiesz, że oni są. Jakby zaprowadzić gdziekolwiek, a ty jesteś taki bardziej, w sensie jesteś bardziej taki towarzyski chyba w miarę. Ale musisz jeść mięso. Joru, słuchaj. Nie. Wiesz co, tak nie. Poważnie, bo to ale musisz, jak nie, dobra, nie to nie, spoko, ale musisz tym, czy, to czymś uzupełniać, wiesz, jakby... Ale ja uzupełniam, mam bardzo zbilansowaną dietę. Mogę ci ją przedstawić. Tofu jest dobre, tofu. No. Ale chcę teraz o twoim sercu gadać, czy o mojej diecie? Nie, no to jest złamane. Słuchaj, ty dobrze piszesz? Umiesz pisać dobrze? Bo ja chciałem napisać list do niej też, jakiś czy coś. Mogę ci napisać list? Możesz mi coś. Nie pisz za mnie, ja napiszę. Znaczy, nie napiszę za ciebie, nawet no, nie pomyślałem o tym. Ja ci... Ale mogę ci pomóc. Powiedziałeś, mogę napisać. Nie... Napisać ja za napiszę. Ciebie. Znaczy, ja napiszę. Ty i przeczytam ci na głos i ty mi powiesz, czy się zakochałaś. Wyobrażając sobie, że jesteś nią. Nie zakochuj się we mnie. Ale czemu, bo jestem Genasi i... Nie, bo... czy to słyszę? Bo jesteś emocjonalny, jakby mówię coraz głośniej, więc już na tym etapie słyszycie. Przecież nie będę Drago czytać tego, ani tym bardziej Wiktorowi. Bo Wiktor mi powie, czy ona zna magię, idę ją zajebać, czy coś. To, no, Drago to jest jedyne, co mi Drago. Powie, tak? A Drago by ci pewnie powie. Dał w twarz, jakby usłyszał po prostu, że Drago się odzywasz. Dać twarz. Nie, Drago jest spoko. Ale ty jesteś taki, że możesz dzięki. Doradzić. Chcę cię być bardziej to dyskretni. Rozmowa. Może dać wam chwilę, co? Zajmijcie się swoimi sprawami. Bo... Tutaj ma problem przyjaciółka. Kota pilnuj, koleżanka. Bo się zgubił w tłumie. A ja tak głaszczę Lady i tak patrzę. Nie słuchaj jej. Jesteśmy razem tutaj i możemy się kuplować. Po brodzie tak ci wylizuję z brody resztki tej jakieś mięsem. Ja ignoruję resztę to i mówię do ciebie tylko. Okej. Napiszesz list, przeczytasz mi go. Zareaguję jak ta niewiasta, która też zakładam, że ma złamane serce. To już po tym jak zamordujemy tak, kąpiącego się w krwi typa. Nekromantę, który jest z wiosce niedaleko. I nazbieram jeszcze kilka artefaktów. Z jakimiś klątwami i... Dobra, pomogę ci. Wiem, czym jest złamane serce. Dobra, chodźmy się dowiedzieć czegoś. Wracacie do gadającego trolla. I kiedy tak stoicie przy wejściu, czekając w kolejce, bo już zrobiła się już kolejka o tej porze, żeby ludzi pić, żeby była jakaś rotacja, w środku było jakiekolwiek powietrze, no cię tak podchodzi do was taki człowiek, tak patrzy, tak zagaduje... Nie od strony Chili, tak bardziej od strony gdzieś przy Dragomirze, przy Pioru pochodzi mi. I tak niby do siebie, ale tak żebyście słyszeli, mówi. Ciekawe miejsce, nie sądzicie państwo? Tak pokazuje na tą ruderę. Przepiękne. A ty co za jeden? Tak sobie myślałem ostatnio. Jestem aktorem. Który niesie wchodzę do tutaj... środka, przepycham się między wszystkimi, zostawiam i wchodzę do środka, wywracam tylko oczami, mijam, wiem kto to jest. I który niesie tutaj trochę kultury, te bardziej dzikie strony. To ja patrzę za Chili i idę za nią też. To człowiek ten widząc ciągle, że Dragomir i Joru jeszcze stoją, chociaż jest kolejka, więc Chili musi się wpychać, żeby móc wejść. On tak stoi i mówi... A wyobrażaliby sobie państwo, że kiedyś tutaj... Stanął teatr, taki prawdziwy, z krwi i kości teatr na miejscu tej speluny. Jakby to nie. Zmieniło życie w tym mieście. Też idę w stole baru. Szkoda by było.
i odchodzę. A, tak, stoi. To, czyli rzuć na atletykę. Przechodząc mówię, przepraszam, ja tu pracuję, przepraszam i rzucam. Idzie się przepycha i wy za nią wiecie, jak do klubu idziecie za nią, ona wam toruje drogę i wy za nią wpychacie się do środka. Co jest? Pani tu nie stała! To, słyszycie rzeczy, ale czyli jest na tyle silna, że jest w stanie odsunąć ich na bok i wpychnąć was do środka. Kiedy zbliżacie się do baru, krasnolud stoi i pokazuje na was i mówi tak. Czyli zabierz ich do piwniczki, szef stoi na zewnątrz i agituje. Jak wróci, to już powinien tu być, ale zaraz może wróci, przestanie znaleźć ludzi do męczenia i wtedy do was zejdę. Także idźcie 5 minut, mam nadzieję, i będę u was. Przepraszam za opóźnienie. Dobra, ja zbieram ich i tak prowadząc was do tej piwniczki mówię: słuchajcie, gdzie by zacząć tę historię? Skrócę wam możliwie jak się da. Generalnie koleś, którego spotkaliśmy przed wejściem, to niejaki Kaelin Sarsir, coś takiego, jest byłym aktorem i przejął tę tawernę po tym, jak poprzedni właściciel w wyniku kilkunastu różnych skandali zawinął się i te skandale były prawdopodobnie wywołane przez nowego właściciela. To jest jakaś taka straszna drama. I on tu chce zrobić teatr czy coś, więc chyba nikogo to za bardzo nie interesuje, ale szuka sponsorów, więc jeżeli macie dużo pieniędzy akurat, to wydajcie je prawdopodobnie na coś innego. Wzruszające. Czyli wprowadzasz ich do małej piwniczki i od razu rzuca wam się w oczy jedno. Jeżeli to jest peluna z gównianymi meblami i tak dalej, ta piwniczka jest naprawdę dobrze zaopatrzona. Wiele beczek, różnych trunków na półkach stoi. No, w przeciwieństwie tego, co jest na górze, jeśli chodzi o to, jakie wrażenie sprawia ta karczma. Robi się od razu chłodniej. Siadacie przy małym stoliku, który tutaj jest. Ja bym chciał zostać w drzwiach, żeby nie mieć za sobą drzwi zamkniętych. Mhm. I po kwadransie dopiero schodzi wkurwiony krasnolud. Widzicie teraz wyraźnie, że ma jedną drewnianą nogę, dlatego stąd ten chłód, i schodzi po tych schodach. Śmruczy pod nosem. Rozumiecie, że raczej są to jakieś przekleństwa po krasnoludku, które czyli rozumie. Złorzeczące jego szefowi. On tak podchodzi. I po krasnoludzku najpierw mówi. Słuchaj, czyli nie mam trochę ci czym opylić, bo mam mały problem. Ale dojdę do niego. Jak pomożesz mi z jedną rzeczą, to jeszcze się dogadamy. Ja odpowiadam. Słuchaj. Wiesz, że nie musisz mi nawet tłumaczyć takich rzeczy, ale swoją drogą. River powiedziała, że masz jej klucze i że możemy je zabrać od ciebie i tam się zawinąć na jakiś czas. To zostawiła mi. Ci oddamy. Pewnie. Jak będzie wychodzić, to wam podam. Okej. Dobra, i on tak pokazuje. Wsiada na stołku. I zmienia na wspólny. No dobra. Przez moją znajomość z Chili mogę poświęcić wam trochę mojego jakże cennego czasu. To mówcie, po coście tu przyjechali i w czym mogę wam pomóc? Mamy jeden temat, a właściwie to niedawno rozwinął się w dwa tematy. Pierwszy temat to generalnie co się tutaj dzieje. Dostaliśmy tutaj info, że można zarobić i że jest do zdobycia jakiś lekzerkam na Drogomira, czy mogę mówić w miarę otwarcie. Ja tak kiwam. Giganci artefakt czy coś, ale wygląda na to, że chyba więcej osób o tym wie, sądząc po liczbie ludzi. To po pierwsze. Wszyscy o tym wiedzą. Słucham cię dalej. Druga sprawa jest taka, że tutaj mój przyjaciel Wiktor usłyszał, że podobno w Borach jest jakaś drama, że ktoś... Wiktor, jak to było? Tak, patrzę na Wiktora pytająco. Dziedzic Lorda Rockforda bawi się w dziwną magię. Zawsze się bawił. Ale ostatnio jakieś dziwne rzeczy się tam podpierdalają. No dobra, po kolei. Nie wiem, co sobie myślicie przyjeżdżając tutaj i z tym artefaktem całym, bo wszyscy ci ludzie, którzy są na górze, też go chcą, więc nie wiem, jak chcecie położyć na nim łapy. Sprawa wygląda następująco. Jak pewnie wiesz, 10 lat temu
co ja jeszcze bardzo dobrze pamiętam, jak spierdalałem przed tymi wszystkimi hobgoblinami, które nas ganiały. Banda ognistych gigantów ze swoją świtą wparowała nam do miasta. Paliło się tutaj, waliło na lewo i prawo. Tak jak mówię, ledwie z życiem uciekłem. Zresztą pokazuje na swoją nogę. Pamiątka. Kiedy on opowiada, to tylko Lady wskakuje mu na kolana gdzieś na jakimś etapie i zwija się w kuleczkę i idzie spać. On nie ignoruje tego, ale nie ma nic przeciwko. Kontynuuje historię. Wtedy niewiele sobie z tego robiliśmy. Na całej północy były raporty o różnych gigantach, które się tu i tam pojawiały, robiły różne dziwne rzeczy. Sprawa przycichła w końcu. W każdym razie po dniu nasza Darathra zebrała, tak patrzy po was i tak pytając, co, czyli Lord Protector, szefowa Tribor, można tak nazwać, zebrała kawalerię i pogoniła gigantów, gdzie ich miejsce. Przez 10 lat mieliśmy spokój, Tribor odbudowaliśmy. Wszystko spoko, nikt nie zadawał pytań. Aż tu dochodzą informacje z Luskanu. Tak się składa, że tamtejsi piraci nagle podobno zaczęli uprawiać bardziej legalny zawód. Mianowicie przez te wszystkie technologiczne cuda zaczęli nurkować. I nagle się okazało, że tam, gdzie raz przepadł im łup i trafił w ramiona Amberlee, tak teraz zaczął on znowu wypływać. No i znaleźli kawał dziwnej blachy na dnie oceanu. Ściągnęli jakichś jajogłowych i ci ocenili, że to rzekomo właśnie artefakt ognistych gigantów, a raczej kawałek większej całości. No i wiecie, wszyscy chcieli na nim łapy położyć, ale Luskan w Sojuszu Lordów nie jest, a kapitanowie piratów od tak sobie się swoim łupem nie podzielą. Jak zareagowali kapitanowie? Tak jak to kapitanowie. Zachomikowali to, zamknęli w jakimś wśród swoich łupów i nikomu nie dali tego zobaczyć. Co? I co tam się teraz dzieje? A pojawiam. W każdym razie. Nikt do tego nie miał dostępu, ale wtedy nagle przyszło komuś do głowy. Przecież ci giganci tu po coś kopali. A to tylko kawałek. A co jeśli pod miastem leży kolejny kawałek? I to tutaj. Tribor jest pod protektoratem Sojuszu Lordów. Dałoby się rzecz zbadać, rzekomo smoki zabijało się tym. Nawet kawałek takiej technologii w dzisiejszych czasach, z czego jest zrobiona, jak to, nawet jeżeli nie wiedzielibyśmy, jak to działało. Wszyscy zaczęli snuć fantazję, co z tego może być. No i zaczęli się zjeżdżać. Problem polega na tym, że ja, podobnie jak ja, nasza Darathra pamięta, co było 10 lat temu. I boi się, że jak giganci nam na razie spokój dawali, to nagle jak się okaże, że ich kawałek historii, kawałek ich może świętej rzeczy, cholera tam ich wie, nagle by został wyjęty. Wiecie, oni długo żyją. Stwierdzili, że nie za 10, to wyjmą to za 100 lat, jak im to potrzebne. Ale jakbyśmy to nagle zaczęli wyjmować, to może by się nagle okazało, że jednak mają interes, żeby tu wrócić. Ani Darathrze, ani mi tak się bardzo do tego nie spieszy. No i zaczęło się od tego momentu cała ta dziwna, patowa sytuacja. Jedni przyjeżdżają, chcą zmusić do kopania. Ona się stawia, że nie. Mamy naszego oczywiście... naszego kochanego maga ze wzgórza. Pokazuje na Chili. Ale nagle ruszył dupę ze swojej willi i postanowił podburzać ludzi, jakoby Tribor miałoby zarobić wielkie pieniądze na wykopaniu tego artefaktu, więc oczywiście stanowi stronnictwo wokół siebie, zbiera tych, którzy chcą, żeby to wykopać i nabija ludziom głowy historiami o tym, że Tribor się rozrośnie, sprzedamy, to będzie tyle hajsu, zmodernizujemy domy, wszystko zmodernizujemy. Nie był taki skory do działania, kiedy giganci tutaj przyszli, nie? Z tego, co wiem. I jak pewnie wrócą, przez to, jeżeli to cholerstwo zostanie wyciągnięte z ziemi, to na pewno nie będzie znowu skory. W każdym razie, mamy teraz cholernych jakichś nawoływaczy, którzy powołują się na tego całego smoka czarnego, co rzekomo na bagnie Umarlaka zarypali strzelcy z Neverwinter, że teraz nie mamy się czego bać, bo mamy nową broń i gigantów też rozstrzelamy. Krzyczą coś o tym, że zdejmą stare rasy i czas na panowanie teraz śmiertelników.
ci też się tutaj zjechali. Mówi się, że jakieś cholerne kulty, nie kulty, ale nawet już się tym nie interesowałem. Na wzgórzach rzekomo widzieli zwiadowcy ognie, jakby jakiś hobgoblinów czy innego cholerstwa. Wiecie, jak oni nas teraz obserwują z odległości, to będą wszystko wiedzieć. Po prostu całe to miejsce to jest jedna wielka pieprzona beczka prochu, która tylko czeka, aż ktoś rzuci iskierkę. Powiem ci tak, Chili. Dawno bym się stąd zawinął, ale jest mały problemik, który się z tym wiąże. Niektórzy zaczęli kopać na własną rękę. Straż bardzo tego pilnuje, choć już chodzą plotki o tym, że część strażników bierze w łapę i pozwala na swoje osobiste wykopaliska, choć wiadomo, że raczej poza widokiem i tam nic nie znajdą, ale niektórzy się na tym wzbogacają. W każdym razie Daratra naprawdę surowo karze każdego, kto próbowałby przekopywać, a wyciągali już ludzi z domów, którzy zaczynali rozkopywać własne piwnice. No, nie wygląda to zbyt dobrze. Problem polega na tym, że ja też bym się stąd zawinął. Nie to, żeby mnie tak dużo trzymało tutaj przy naszym cudownym szefie, który cały czas tylko gwiazdorzy. I zmienia na krasnoludzki nagle. I tak szybko mówi. Jakby wygląda, z waszej perspektywy może zaklął i tak dalej, do czyli mówi. Problem taki, że swoją emeryturę też zakopałem. A teraz weź ją i odkop. Wraca znowu na wspólny. No. Więc sprawa wygląda do dupy. I nie wiem, jak wy chcecie się w to jeszcze wszystko wpakować. Powiedz mi, to miejsce, gdzie giganci kopali, jak to wyglądało? Oni zaczęli kopać po prostu dół w środku miasta? Czy zrobili jakąś prowizoryczną kopalnię? Czy coś pogłębili? Coś, co było tam na miejscu? Wokół wieży. Zakopali się to potem, sam rynek rozkopali wokół wieży, ale już dawno zasypaliśmy. Ale jak przyjechał z tego... Kurde. Ja wróciłem dopiero po jakimś czasie do miasta, bo spierdalałem, aż mnie nogi do Long Saddle zaniosły. Ale generalnie wróciłem, jak już było zakopane, ale proszę cię, gdyby coś tam było wtedy, to chyba byśmy to zobaczyli. Chyba, że jeszcze się do tego nie dokopali. No właśnie na tym cały trik polega, że nawet nie wiemy, czy to cholerstwo w ogóle siedzi tam w ziemi, a jeszcze niektórzy nie chcą, żebyśmy kopali. Nie dlatego, że się boją gigantów, tylko dlatego, że takiego interesu karczmarzom to dawno nic nie nakręciło. I wiecie, jak to się wykopie i się okaże, że tego tam nie było, to wszyscy wyjadą i interes się skończy, więc niektórym ta sytuacja o tak odpowiada. Dobra, a kim jest ten mag ze wzgórza? Mag ze wzgórza? Słuchaj, bogaty typ, generalnie. Chodzi wam o Bory. Nie, o Kolstaga, mag ze wzgórza. A, Kolstag, ja pierdolę. Słuchaj, generalnie... Wiktor, słuchaj, wow. Generalnie taki lokalny skurwysyn. Ty ma masę pieniędzy. Właściwie to nie wiem, czy on, tak patrzę na... Nie, właściwie to nie wiem, czy on jest... Wiadomo. ...magiem, czy on po prostu... zna jakieś sztuczki? Nie wiem, wiem, że jest generalnie bucem. To wiem na pewno. Jargońskim dupkiem. I ma dużo pieniędzy. No dobra, to i... Dlaczego on nie miał być zainteresowany tym artefaktem gigantów? Albo jaka jest szansa, że młody Rockford ma ten artefakt? Albo chce się do niego dostać? Rockford to zupełnie inna historia, ale to zaraz. Jeśli chodzi o Kolstaga, chciwy skurwiel, no prosta sprawa. Jeżeli mamy ten artefakt, to zrobi wszystko, żeby opylić go tak, żeby, wiecie, mieszkańcy dostali jakieś psie pieniądze, będzie im mydliło oczy, że to oczywiście dużo warte, a sam pewnie będzie chciał to opylić i zdobyć kasy jak najwięcej dla siebie, jeżeli by się dało. Ale tak jak mówię, jeżeli cokolwiek dzieje się złego w mieście, to Kolstag dupy nie ruszy. Nie używa nigdy swojego majątku ani swoich umiejętności, jeżeli takowe posiada, żeby tu komukolwiek pomóc. Nagle się pojawia skarb i nagle zainteresowany jest wielki pan. To był kapitalista. Bo zaczął mówić o tym, że cały Tribor na tym skorzysta. No ale wiadomo, że skurwysyn. Pieniądze bardzo szybko są w stanie ludziom zawrócić głowie. A wie pan, pokazuje, ten cały tłum tutaj trochę daje mu wiarygodności. A ta wieża, to co to, po co ona jest, skąd ona jest? Ona jest stara jakaś? Stara, no Daratra tam urzęduje. Szefowa tego miasta, Lady Protector, zakładam, że tak to się odmienia, więc... Mówisz pan, że to... za pomocą dekretów. Dookoła tej wieży zaczęli kopać. Dookoła nie kopali, ale nic tam nie wyciągnęli. A dlaczego wieży nie ruszyli? To przecież giganty, co ich to obchodzi? A kto ich tam wie?
Skąd mieli wiedzieć, gdzie kopać? Może oni nie próbowali, ale kopali... Jak blisko wieży kopali? W sensie bezpośrednio dookoła wieży, czy gdzieś, czy na całym... Gdzieś w pobliżu wieży. Po raz kolejny mówię, ja spierdalałem, jak oni przyjechali, a wróciłem, jak już zasypali. Tylko słyszałem, gdzie to było kopane. Ja tak się podchodzę do Wiktora i do Drago. Zakładam, że oni głównie coś, cokolwiek wiedzą o magii, chociaż bardziej do Wiktora. Ej, a może ta wieża to generalnie jest ten artefakt gigantów i oni po prostu próbowali ją wykopać i zabrać ze sobą. Giganty są duże, nie? Mogli, może to jest wielka armata czy coś. Albo przynajmniej część urządzenia i na przykład wieża jest wmontowana w nią? Fundamenty? Czy to jest możliwe, Wiktor? Czy możliwe, żeby takie duże... Smoki są duże, nie? To chyba... Nie wiem. No, domyślam się, że żeby zapieprzyć smoka, to potrzeba ci konkretnej armaty, nie? Nie, to jest zbyt duże. Zbyt głupie. Tak mi się wydaje, że to zbyt głupie może być. Słuchaj, jaka jest szansa, że ktokolwiek, kto zakopywał te rzeczy, znalazł ten artefakt, go sobie zabrał i gdzieś schował albo popchnął czy coś takiego i... Ktoś sobie po cichu wyciągnął kawałek cholerstwa gigantów. No zakładam, że jak gdyby to było małe, to nie fatygowaliby się tutaj. Nie. Jeżeli to tu jest, to tu dalej jest. Jeżeli tego nie ma, to tego tu nigdy nie było. Okej. Okay. Dobra, a co z tym... co z tym zborów? Rockford, ta... W borach ludzie mają, wiecie, nie najlepiej. W dziczy się mieszka tak, że trzeba cały czas wyglądać i patrzeć, czy jakaś bestia ci nie idzie, czy bandyci nie jadą, więc jak mają ciężko. Ale żył tam stary Lord Rockford. Z tego, co kojarzę, raczej trzymał się na uboczu, ale jak trzeba było wysłać po pomoc do miasta, to zawsze swojego człowieka wysyłał. Był takim trochę nieobecnym lordem, ale wszystkim przez to lepiej się żyło. Wiecie, nie zawracał poddanym dupy, nie miał jakichś drakońskich wymagań, trzymał się raczej w swojej willi. Ale synka miał. Synek się niebezpiecznymi z rzeczami bawił. Podobno na którymś pogrzebie spowodował, że nieboszczyk gadać zaczął. Nie wiem, czy to było dla zabawy, czy dla czegoś, ale to już lata temu było. Tfu. Miłość. No i synek się również... Historię o nim takie słyszałem. Podobno gdzieś sobie krew zamawiał, żeby się w niej kąpać. Słyszałem o poświęcaniu ofiar. Nie wiem, ile z tego jest prawdą. Słyszałem nawet rzeczy o piciu krwi. Generalnie bardzo nieprzyjemny jegomość, który w dodatku jeszcze bardziej od ojca dystansował się od mieszkańców Borów. Przyjechała tutaj, słuchajcie, z tego, co kojarzę, niedawno. Będzie z dzień temu. Przyjechała tutaj taka kobitka z Borów. Powiedziała, że Lord ludzi zabijać zaczął. Kilku trupów znaleziono, widzieli, jak to robi. Podobno jeszcze jakieś duchy czy inne widma używa, żeby robotę za niego robili. Może mu się nudzić zaczęło, albo wiecie, trupy mu się skończyły czy coś. Nie wiem, co takie pojebusy robią. Deratra już by wysłała tam swoich ludzi, bo Bory to jednak pod protektoratem Triboru są, ale przy tej sytuacji w mieście to żadnego człowieka poświęcić nie może, więc musimy poczekać, aż to gówno się rozwieje, zanim tamtym będzie się mogła zająć. I trochę współczuję tym ludziom, bo cholera wie, ilu ten pojeb będzie chciał jeszcze w tym czasie na swoich chorych gierek poświęcić. Jak można pogadać z tą Deratrą? Właśnie, może nie my pogadacie. Byśmy mogli tam się... Nie? Nie pogadacie. To ona nikogo nie przyjmuje, jak nie jesteście jakimś kurde lordem to z Waterdeep przyjechał z oficjalnym poselstwem. Wiecie, ilu ludzi do niej chce dzisiaj się zgłosić? Większość jest z petycją do tego, żeby, wiecie, pozwolenie na kopanie oczywiście dostać. Przykro mi to mówić, ale nie macie żadnych szans się do niej zbliżyć. A czyli, a ty umiesz fabrykować różnego typu poselstwa? Skąd ci to przyszło do głowy? Nieważne. Może mam możliwość. No to dobrze byłoby to wykorzystać. Czegoś. No. Dobra, czyli jakby możemy się podać jakby za poselstwo, ale potem i tak musimy powiedzieć, że jesteśmy po prostu ludźmi, którzy chcą pomóc
Chodzi tylko o to, żeby się do niej dostać. Może jak się do niej dostaniemy i powiemy, że zrobimy porządek w borach, to dostaniemy jakieś wsparcie. On tak jakiekolwiek. Patrzy na was ryzykownie. Może się tylko bardziej podkurwić całą tą sytuacją. Daratra jest całkiem dobrą Lady Protector, jak na takich idzie. Ale nie wkurwiałbym jej oszustwem i nie próbowałbym dostać się do niej wciskając kit. Może to naprawdę źle odebrać. Z tego co słyszałem, bo ja sam z nią oczywiście rozmawiać nie rozmawiałem, ale słyszałem, że kłębkiem nerwów jest w ostatnich dniach i ciężko się jej dziwić. Dobra, słuchajcie, chuj z nią. Tam pójść jak chcecie i dowiedzieć się, tak. Co się dzieje. Czekajcie. Dwie sprawy mam. Po pierwsze, mówi po krasnoludzku. I mówi to znowu takim, jakby chciał coś zakląć, ale zadaję ci pytanie. Da się im zaufać z delikatną robotą? Patrzę tak na nich. Jasne. Nie, ja na wspólny. Jest sprawa. I ja chcę stąd spierdalać, nie będę tego ukrywał. Oj. I wam bym polecał to samo, ale to już co zrobicie, to wasza decyzja. Mam małą emeryturkę, którą sobie ukryłem. Zakopaną w jednym grobie na cmentarzu. Pustym grobie, nikt tam nie leży, nie jestem takim popierdoleńcem jak ten cały Rockford. To dobrze o panu świadczy. No ale przydałoby mi się odkopać, a prawda jest taka, że teraz jakbym poszedł tam z łopatą, to nie przeszedłbym pół miasta, jakby mnie zgarnęli. Jakby zobaczyli, że tam idę. Chyba żebyście wpadli na jakiś plan, bym się na pewno zrewanżował jakoś. Gdybyście byli w stanie, wiecie, dostarczyć mi do... po cichu... znaleźć moment dobry. Ale na cmentarzu dobry. Też próbują kopać? Wszędzie próbują kopać. Na cmentarzu parę razy próbowali. Wiecie, ostatnio było dwóch debili, że się za grabarzy przebrało. Okej. Okay. Myśleli, że wiecie, nikt nie zauważy. Dogadać po tym, jak już to zrobimy? Ja bym chciał wiedzieć teraz, ile z tego tam znajdziemy, może trafić do nas. On patrzy pytająco na Chili. Słuchaj, Joru. Zaufaj mi. Znam cię... chwilę. Tak jest... samo długo jak ja ciebie, więc ja ufam tobie, sugerując, że jesteś okej do tej roboty. Nie, Joru, popatrz na tę piwniczkę całą. Nie okradniemy ciężko pracującego człowieka. Teraz... Ale ja nie chcę go okraść. Mamy dostać zadanie, które jest trudne i skomplikowane, którego on nie chce zrobić, więc chciałbym wiedzieć... Powiedział właśnie, na czym to zadanie polega, na wykopaniu dobra, dołu. Kurwa, ten cmentarz jest w borach czy gdzie, bo nie mamy czasu. Tu jest w okolicy, my to ogarniemy potem, ale... Idźcie. Spoko, jeżeli tego nie zrobicie, to i tak się stąd nie ruszę, więc jestem zdany na waszą łaskę. Nie musicie tego robić teraz. Im szybciej, tym będę bardziej wdzięczny, ale spoko. Ja ci to załatwię. Idziecie? Nie martw się. Ja ale zanim wyjdziecie w kwestii tych borów... Czekaj. Wiktor, koń. W sensie tych borów. Na górze jest jeden gość, który też coś pytał w tej kwestii. Może wie więcej. Znasz go? Wiesz coś o nim? Cokolwiek? Pojęcia nie mam, kto to jest. Ale... Jak wygląda? Czym się zajmuje? Wygląda jak wszyscy... Powiedział, że nie ma pojęcia, kto to jest. Skąd ma wiedzieć, czym się zajmuje Joru? Słuchajcie, wygląda niepozornie. Jakiś w miarę młody typ, ale wygląda jak jakiś jeden z tych myśliwych, którzy tam się kręcą. No to w jaki sposób się przedstawił cokolwiek? No, stoi jakiś typ i... Gdzie stoi? No to patrzę cię, człowieku, czy ty myślisz, że on mi się przedstawił? Jestem cholernym barmanem. Przyszedł i zaczął pytać, czy ktoś wie coś w kwestii borów. Dobra, załatwimy to. Słuchaj, tak podchodzę do niego, kiedy on jeszcze siedzi z tym, kładę mu rękę na ramię i mówię, stary, załatwimy to, okej, nie przejmuj się, bierz, że... Zawsze o ciebie dbam. Buję ukraść mu sakiewkę. Rzuć na... ten. 22. To może się udać. Czy ja mogę to zauważyć znowu? Bo spróbować? Tym razem to rzuć na... percepcję. Ja też chciałbym zwrócić uwagę. Dawajcie. To też sobie rzucę. 15. Wszyscy patrzą, dobra. 14. 10. Nikt tego nie widzi. Mhm. On mówi... No cieszę się, choć sytuacja taka, ci powiem, ostatnio nieciekawa. Wiesz, że jesteś dla mnie jak rodzina.
Cieszę się to słysząc i wzajemnie. Może to cię pocieszy i podaję mu jego sakiewkę. Tak patrzy na nią, się uśmiecha od ucha do ucha. Ach, kurwa, stary się robię. Dobra, idziemy zagadać do tego gościa, co? Mhm, wychodźcie na zewnątrz. Wychodzicie z powrotem na górę. Prowadzi was. Prowadzi was do stolika, przy którym siedzi pewna postać.